Chciałem powiedzieć, że mam nie wyczyszczone okulary i mamy takiego specjalnego gościa, który jest okularowym i powinien te okulary wyczyścić przed programem i tego nie zrobił i został zwolniony, tak jak trąbę zwolniliśmy już, zanim go zatrudniliśmy, bo zaspał. Wiesz, co to jest trąba? Nic nie tracisz. W każdym razie, 7:30, witamy was bardzo serdecznie. Cezary, który wjechał wczoraj pociągiem. To prawda, skąd wiesz? Chwaliłem no bo pisałeś na naszej grupie. Chwaliłem się tobie już, to prawda. Ale powiedz mi, czy pociąg się spóźnił, bo PKP ma ostatnio, powiedziałbym, słabszą pasce tak, niż na scenie. Przestraszyłem się bardzo mocno, ponieważ Gabson napisał, że biorąc pod uwagę, jakie są warunki pogodowe w Warszawie, nie dojadę nigdy. Albo dojedziesz dzisiaj akurat przed poranki. Tylko to powiedziałeś, ja nie wiem, może telefony nas posłuchują, to już jest chyba fakt. I jak tylko to napisałeś i ja to przeczytałem na głos, to od razu pojawiły mi się jakieś tam newsy na Facebooku, że Warszawa jest zalana, że jest tragedia, że ludzie płyną kajakami. Jakieś takie zdjęcia były, że jest zalana autostrada i ktoś kajakiem sobie ciśnie. I ja myślałem, że to się dzieje w Warszawie. Ja byłem. Możliwe, że to ty byłeś, dlatego tak się przygotowuję się do startu w tej jedynce kajakowej. K1 na 200 metrów. W ogóle dzisiaj mam koszulę, który jeszcze nie miałem w poranku, także proszę tutaj pana Kamila nie wiem. Pytanie od Rydzu92.pl. Co tym razem Gapek ma na wardze? Pokaż, masz coś, jakiś syp? Kał ma na wardze. To jest najsłynniejszy gruziński piłkarz w historii, widziałeś? Kałamaga? A Aleksander Kał ma na wardze. Kał ma na wardze? No. Piękne nazwisko. Piękne. Ale tak. My pozdrawiamy serdecznie. Ja znowu dobrałem, proszę zauważyć. Proszę zauważyć, dobrałem pod kolor Liptona Yellow Label swoją koszulę. Puknijmy się, nie kubkami, tylko sobą, nie no, kubkami. Kubkami, serdecznie i wszystkiego dobrego. Ludzie piszą, że samochód mi spłonął. To nieprawda. Przyjechałem pociągiem, samochód mi wcale nie spłonął, ale jeśli ktoś by miał tanią Skodę na sprzedaż, to chętnie kupię. Weźcie temu Czarkowi, kupcie nowy laptop, bo ten chyba z 2007. Jeszcze nawet dodamy, że to nie jest Czarka laptop. To nie mój laptop, ja nie mam laptopa. On przed każdym porankiem, który prowadzi tutaj, no prowadzi duże słowo, uczestniczy w nim, to pożycza od Krzyśka. Tak jest, nasz laptop. Krzysztof Pieszko, nasz wydawca, nasz, nie bójmy się tego słowa, nasz dłużnik, bo mu pożyczyliśmy już dużo pieniędzy, tak. Pożyczył mi ten laptop. Ciągle mówi, że oddam, ale wierzymy, bo on jest bardzo wierzący, więc liczymy, że ludzie nie kłamią. Więc jeśli pojawi się komentarz kocham Gapka i kocham Czarka, to wiedzcie, że to nie od was, tylko Gapek, ode gdzie mnie, garnitur? Ja mogę napisać to. Chciałem powiedzieć, że ja na razie w garnitury nie wchodzę, gdyż miałem dosyć mocno skrojony, a jestem dosyć gruby. Tutaj ktoś pisze, Aleksander Gapek napisał, czy go widzę? Aleksander, Gapek, widzisz mnie? A, bo ja w pierwszej chwili widziałem, że gość się nazywa Aleksander Gapek. Aleksander Gapek też tak się nazywa? No, nie, właśnie jak w pierwszej chwili, zobacz, bo Aleksander napisał Gapek, widzisz mnie, ale ten Gapek jest tak obok Aleksander, że ja już jestem stary i mam brudne okulary. To komentarzy temu, prawda? Dawno. To było dawno. Czy już spłaciłem faktury za dziewczyny? Pamiętasz, tydzień temu był śmieszny telefon. Bardzo śmieszny telefon. Propsy dla tego człowieka, który zadzwoni. Niestety nie pamiętamy imienia. Strzelamy. Niestety nie spłaciłeś i Trójmiejska Mafia. Trójmiejska Mafia już mi połamała nogi. Dlatego dzisiaj nie będziemy ich pokazywać. Nie pokażemy też twojego tatuażu, bo się go wstydzisz. Jeszcze jest nieskończony. Znaczy, gdybym ja sobie wytatuował na prawym ramieniu motylka stającego przed delfinem, to też bym się wstydził. Ale to ja widziałeś ten tatuaż, czyli go pokazałem. No widziałem, dlatego mogę w każdej chwili powiedzieć, co to jest. I powiedziałem. Jeszcze nie teraz. Przyjdzie moment, kiedy będę gotowy i to powiem. Ale o czym my dzisiaj, panie Gapko? Ponieważ dzisiaj będziemy mieli wspaniałych gości. Może przedstawisz pierwszych dwóch, a ja trzeciego. Przedstawię pierwszych dwóch, moi drodzy. Będzie z nami blogerka podróżnicza, dziewczyna, która widziała cały świat. Naprawdę cały świat. Ona widziała cały świat, słyszałem poza Kostaryką. Tak, będziemy się jej pytać, skąd nazwa, czemu akurat cebula, a nie marchewka. Czemu Magda Staszewska Traveling Onion, czyli podróżująca cebula. Zapytamy się jej na pewno o nazwę. Będzie Natalia Kaczmarek, która... A to ja miałem powiedzieć. No ale tak się zwlekasz, już jest stary, już jest... A ona się nie zwleka, bo ona bardzo szybko biega, 400 metrów. Natalia Kaczmarek, niestety nie w studiu, ale przez łączenie skype'owe. Nasza wicemistrzyni świata na 400 metrów. Tak. Narzeczona Konrada Bukowieckiego, ale to się może zmienić po tym programie. Ukradliśmy jej coś...
podpowiedź z nóg, nie powiem tak. Co jeszcze, i mamy to pod stołem. Tak. To jest taki dźwięk, nie wiadomo, co może być tak. Tablet, może być telefon. Zdajemy, że to nie są nogi, bo ona nie ma protez jako Oscar Pistorius. A skąd wiesz? No bo widziałem. Ale to może widziałeś właśnie dobrze zrobione protezy. On ma tak. Po prostu fatalnie jak nasza Monika Wondołowska wychodzi, to często ludzie mówią, protezy. Że ma piękne szyny. No myślę, że Natalia Kaczmarek też ma piękne szyny. Zapytamy się jej o to. O szyny? Tak, spytamy się, czy możemy kiedyś dotknąć. O Boże, nie, nie, w tą stronę może nie. Musiało w to iść. No i zaprosiliśmy również mojego serdecznego wujka, nieślubnych moich dzieci, czyli Karola Modzelewskiego. Pogadamy o newsach bez wirusa, pogadamy o jego stand-upie, jeśli będziemy ochotę. Słuchajcie, o Ordo Iuris, ponieważ teraz to jest temat głośny w jego wykonaniu. Więc będzie fajnie, to będzie fajne 2 godziny, trochę mniej niż 2 godziny, był 6:38, ale to będą. Tak, o 8:45 generalnie. Nie jest Karol i myślę, że cringometr może wywalić poza stałe. Wywali na pewno, więc jeśli lubicie suchary, to zostańcie. Jeśli nie lubicie sucharów, jeśli nie lubicie takiego uczucia, że Boże, po co ja to oglądam, to też wyłączcie. Ja chciałem powiedzieć, że nam zazwyczaj wyłączają klimatyzację, żeby nie szumiała. I teraz bądźmy przez chwilę cicho. Szumi. Czyli nie wyłączyli klimatyzacji. Nie wyłączyli. Jeżeli jej nie słychać w ekranie, w sensie tam w YouTubie, czy gdzie nas oglądacie, bo ja ciągle nie wiem, jak to działa, mimo że tutaj pracuję od dłuższego czasu, to nie włączamy, bo nam jest przyjemnie, jak ta klimatyzacja działa i się nie dusimy, nie pocimy. El Hupa, dokładnie dziś wyjątkowo poranek nie wyskoczył mi na główny YouTube, więc cieszymy się, że jesteś. No, wyłączył. Chyba, że przyszedł i wyłączył. Dokładnie, krzynacz, wydawca, właściciel tego laptopa, którego właśnie macam w dziwny sposób. Pokazuje mi właśnie palec środkowy, panie Krzysztofie. Teoretyczny właściciel. No i macha ręką i skraca nam. No to jak nie było, to włącz z powrotem. No. Może też się do nas podejść i się z nami przywitać na wizji. Krzysiek jest prosto po fryzjerze. Macha głową, że chciałby, ale ma komornika, tak, za rogiem. Maciek mówi, że słychać. Przeczytam chyba swoich Maciek, to jest nasz dźwiękowy, który 9 minut nie słyszał, że działa klimatyzacja, ale tak, dopiero jak powiedzieliśmy, że działa, to powiedział, że słychać. Ludzie piszą, że nie słychać, więc wierzymy im, że nie słychać. Słuchajcie, chcielibyśmy, jako że kochamy kontakt z wami, ale teraz liżę wam tyłki, co? To byśmy też uruchomili pewnie telefony, żeby się do nas dzwonili. W jakiej sprawie, Gabson? W jakiej sprawie chciałbyś, żeby do nas ludzie dzwonili? Może w sprawie ulubionych blogów, ponieważ jest dzisiaj dzień tak. Blogów. Dzisiaj jest dzień blogów. Blogi, co prawda, moim zdaniem są niemodne tak od 10 lat, ale może macie swój blog, za którym tęsknicie, albo macie swój blog, na który cały czas wchodzicie. Ja taki dokładnie. Mam. Jak oszczędzać pieniądze? Bardzo jestem w tym kiepski. No widzę, ale kupujesz tak, ale Michał Szafrański, fantastyczny blog, prowadził Jak oszczędzać pieniądze. On tego bloga już chyba gdzieś tam, może nie tyle skasował, co po prostu przestał na niego pisać, bo już tyle pieniędzy oszczędził, że nie musiał. Czyli widzisz, dobrze. Dobry autor. Tak jest. No i tylko jakieś tam pojedyncze wpisy ostatnie. Widzę, że jest z czerwca, ale generalnie Michał Szafrański ma chyba teraz ciekawsze rzeczy do roboty. Poza tym to jest tak, że jak piszesz bloga przez lata, to po aha. Prostu się może wyczerpać formuła. A czy ty kiedyś pisałeś? Czekaj, bo ty masz Trigapę, prawda? Tak, ale to nie jest wideo. No nawet widzisz, tak słuchasz, że nawet... Ja nie słucham tego, to Boże. Jest podcast. Wolałbym patrzeć, wolałbym słuchać, jak ściana schnie. Ja też. Ale mi za to płacą, więc wiesz, za schnięcie ściany mi nie płacą. Promocję, bo to jest, przepraszam, to jest podcast, a nie vlog. Podcast. Triatlonowy, Trigapa. No są tam. Oglądajcie? Znaczy nie da się oglądać, słuchajcie. Ale Gapek34, mój Instagram, zapraszam serdecznie. Jestem blisko 6000, chcę to w końcu przebić. W ogóle jest jakiś remont, musimy wyjść na chwilę ze studia i kogoś zabić. Jest remoncik. Mam nadzieję, tak. Że tego też nie słyszycie. Tak. Powiedz mi, jak to jest? Że jak coś wierci, Jezu Chryste, panowie, idźcie mu, spuśćcie manto. Że jak to jest, że jak ty kupisz sobie koszulę, no. To ludzie zawsze ci propsują. Bo ja mam koszulę z klasą, a ty masz koszulę, jakbyś nie zdjął piżamy. A jak ja kupię koszulę, to ludzie piszą właśnie, zdejmij piżamy. Dlaczego? Nasz drugi wydawca Patryk z właściwą sobie werwą powiedział mi na ucho, mamy telefon. Mamy telefon już? To było jego ostatnie tchnienie. A czemu ja tego nie słyszę, kurczę? No bo to był Patryk gardzi jeszcze bardziej niż mną. Wow. Mamy telefon, odbieramy. Patryk. Dzień dobry, halo. Kogo witam, kogo goszczę? Kogo witamy, kogo gościmy? Cześć, tu Rychu. Cześć, Rychu. 2.pl. Cześć, Rychu 2.pl. Czy to jest Rychu Peja? No, nie do końca. Ale zastanowiłeś się przez chwilę. Musiał się przez chwilę zastanowić. Czy nie, jestem Peja? Nie, nie jestem. No dawaj, i co tam? Tak, mówiliście o rzeczach, za które tęsknimy i tak, i jakieś blogi. Tak. Ja tęsknię z Trigapą. Jedna. Trigapek, nowa Trigapa. No przecież powiedziałem, że uratowałem podcast, bo znalazłem sponsora i mój drogi, jutro premiera podcastu na Spotify, Apple Podcast i Google Podcast, także już nie musisz tęsknić. Będzie. Ale Trigapę zostali już, powiedzieliśmy o Trigapie, więc miło na pewno Gabkowi, że o tym jeszcze raz bardzo. Mówisz. To wujek dzwoni. Czekaj, sprawdzę. Oj, miło. Bardzo miło. Oj, miło. No. Chyba, że po prostu miałeś mokre ręce i wytarłeś się w spodnie. Tak, tak było. Dziękujemy. Chyba, że chciałbyś jeszcze coś polecić. Na przykład jeszcze jakiś vlog. Albo na przykład powiedzieć, że jestem bardzo przystojny. Coś takiego na przykład chciał powiedzieć. No, Gapek jest przystojny, tylko warga mu nie była.
Ajajajaj. Tak, tak, moja warga jest cały czas problematyczna. Ale to już niedługo, to się goi. Znowu coś, nie, ale patrz, ja miałem na górze, a teraz mi wyszło na dole. Opryszka to jest straszny wróg, straszny. No i dobrze, no i dobrze. Żeby na dół nie zaemigrowała. No właśnie, też mam taką nadzieję. Ona przyszła znowu. Chorobą wenerycznym mówimy nie. Ona już znowu przyszła. Dobra, dziękujemy bardzo serdecznie i bardzo mi miło. Tak, dziękujemy panie Ryszardzie. Dziękujemy, odpowiadając na komentarz. I to pana rap, to pana rzeczywistość. To pana rap, to pana rzeczywistość. Jakie życie, taki rap, w nim zawarte jest wszystko. Jesteś tychem si, co pieprzą, jak człowiekowi ciężko. Yo, kto to był? No, Rysiek Peja. Rychu Peja. Tak, właśnie się znasz na rapie. Człowiekowi Andy Cole. Im serio wydaje się, że są śmieszni. Nie wydaje nam się. My wiemy, że jesteśmy nieśmieszni. Ale cieszę się, że Andy Cole już jest taki naburmuszony i zdenerwowany od rana. 7.43, on już uderzył żonę. To już jest dobrze. Gapek przystojny jak tył lodówki. Moi ulubieni, głupi i głupszy. Dobrze. A kolega z lewej to kto? Rozumiem, że chodzi o mnie z lewej. Ja się nazywam Andrzej Mickiewicz. Połączenie boksera i poety. Dzień blogów, dzień Solidarności. Czego? Nie wiem. I wolności. Nie wiem. Święto Kawalerii Polskiej. No poza tymi blogami, to muszę powiedzieć, że to nie są jakieś takie święta, o których chciałbym jakoś bardzo dużo mówić. No dlatego zaczęliśmy od blogów grubo. Dlatego tak, fajnie, że jesteśmy solidarni i wolni, no doceniamy to bardzo. To Kawaleria prawda. Polska ostatnio ma trochę więcej wolnego i to też nas cieszy, że nie muszą tam kawalerzyści specjalnie ciężko pracować. No a dzień blogów, to blogów już prawie nie ma. Prawie nie ma, ale dużo jest, są te daily vlogi po prostu, blogi się zamieniły na vlogi. No teraz tak, ludzie, a to nie jest to samo, bo wiesz, bo tu chodzi o taki blog, że ktoś pisał jakieś swoje przemyślenia, tak. Człowiek wchodził, jak komentował. Jak Barney Stinson, jak pozna wasza matka, on pisał swojego bloga i w każdym odcinku o tym mówił. To prawda, albo na przykład Kominek był taki słynny bloger w Polsce. On jak wygrywał... Kominek. On wygrywał wszystkie możliwe blogowe nagrody, z tego co pamiętam. W ogóle pamiętam, że były takie zjazdy blogersów, tak się chyba mówi. Był taki festiwal blogów, to było w Międzyzdrojach albo w jakimś innym... Możesz kłamać, ale i tak ci będę przytakiwał. Sympatycznym nadmorskim miejscu. Tak, tak było. Ale poczekaj, bo się ciebie zapytałem w końcu i mi to chyba wyleciało czwartym uchem. Ty w końcu prowadziłeś kiedyś bloga? Nie. Bo ty jesteś takim rocznikiem, że ty byś mógł spokojnie prowadzić. Ja bym mógł nawet pierwszego bloga w Polsce założyć. A chyba nie mamy takiej informacji. Chyba nie chcę ciebie rzucić pod pociąg i zapytać się, o który pierwszy blog w Polsce powstał. No, to bez sensu. Nie, no takich rzeczy nie wiemy. Natomiast pierwsze blogi generalnie powstały w latach 90. XX wieku. A autorem najstarszego jest niejaki Justin Hall, który zapiski swoje prowadzi od 94 roku i ponoć ten blog jest cały czas aktywny. No, bo jeśli to był jeden jest to starszy pierwszy blog od ciebie. To jest starszy, który rocznik? To jest jeszcze raz? 94. Tak, to jest starszy o dwa. No wiem, ja wiem, z którego jesteś. Ja wiem, ale... A ja z którego jestem? Ty jesteś z 71. Dokładnie. No idealnie. No wiemy. Znamy się. Można. Natomiast pierwsze blogi w Polsce od 2000 roku były na stronie log.org. Log.org. Zimny Drain pisze, że jesteśmy dzisiaj najlepszym porankiem. Znaczy najlepszym duetem w poranku. Jesteśmy w ogóle. Panie Zimny Draniu, dziękujemy bardzo. Pozdrów tatę, tak? Imieniny, moi drodzy. Aidan, chociaż to D jakoś się chyba naszemu grafikowi Piotrowi dziwnie ułożyło. Albertyna, Amat, Arystyda, Arystydes, Bohdan, Izabela, Józef, Nikodem, Optat, Paulin, Prymian, Rajmund, Rajmunda, Solidariusz, Świętosław i Teodot. A propos Bohdana, to jest słynny polski aktor, pan Bohdan Łazuka. Jak? Na pewno kojarzysz Bohdana Łazukę. Musiałbym być totalnym, kompletnym ignorantem, Bohdan Łazuka, który ma 85 lat i pan Bohdan Łazuka, który swego czasu bardzo lubił przyjeżdżać na mecze Wisły Płock. Jak? Piłkarzy nożnych. Mhm. I ponoć po jednym z takich meczów pan Bohdan Łazuka zaginął. Opowiadał mi to ówczesny prezes Wisły Płock, pan Krzysztof Dmoszyński, że pan Bohdan był i pan Bohdan zniknął. Mhm. Nie było pana Bohdana dzień, dwa, trzy. Oni wszyscy przerażeni, że znany aktor przyjechał do Płocka na mecz, no i przepadł. Przepadł. Co się z nim stało, nie wiadomo. Kosmici? A pan Bohdan lubił imprezy. Bo lubił sobie aktor, się. No lubił tam pewnie coś zrobić. Mhm. I okazało się, że jakiś fan pana Bohdana, kibic Wisły Płock, poznał go na stadionie, no bo pan Bohdan, charakterystyczna postać, tak, miał posiadłość nad jeziorem Grabina, to jest pod Płockiem, takie urocze jezioro. Okay. Zabrał tam pana Bohdana We dwójkę? Po meczu, no nie wiem, czy tam ich było dwóch czy dwunastu, ale że tak powiem, trwał melanż. No i ten melanż kiedyś? No nie byłem akurat nad tym jeziorem byłem, nie byłem w tym u tego kibica. Natomiast ten melanż się przeciągnął tak ze 3-4 dni i okazało się, że pan Bohdan Łazuka po paru dniach, dzięki Bogu i Najświętszej Panience, się odnalazł. Okej. Okay. Ale strasznie byli wystraszeni, bo po prostu bali się, że pan Bohdan, no... Totalnie myślałem, że właśnie idzie w tę stronę, że on tak imprezował, że po 4 dniach niestety... No nie, no przecież pan Bohdan dzięki Bogu żyje i miejmy nadzieję, że będzie żyć jak najdłużej. To prawda, zgadzam się. W dobrym zdrowiu. To jest najlepszy człowiek na świecie. No przynajmniej w pierwszej jeden z najlepszych. Tak. Myślę,
że jest w pierwszym milionie najlepszych. Ja myślę, że pan Bogdan Łazuka jest prawie tak fajny jak pan Robert Makłowicz. Ciekawe, czy my jesteśmy w pierwszym milionie najlepszych ludzi na świecie na przykład. Ludzi jest 3 miliardy, czy teraz trochę... Nie, tak 7. Pod 8. Ja powiedziałem 3 miliardy, naprawdę? Tak. Jezus Maria. Ale po co by nie spodziewał się lepszej analizy. Mamy kolejny telefon i Patryk jakoś tak żywiej. Mamy kolejny Patryk, telefon. Patryk, ja dalej ciebie nie słyszę. No. Patryk, ale zdynamizował. Dobra, halo, dzień dobry, kogo witamy? Dzień dobry, Agnieszka. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, witam. Witamy. Kogo witamy, bo Czarek zagadał? Agnieszka. A, cześć Agnieszka. No, dwa słówka. Pierwsze to oczywiście, no szkoda Rakowa, mimo że jestem z Poznania, kibicuję Lechowi, to jednak wiadomo, że tutaj w europejskich rozgrywkach no wszyscy jesteśmy razem, więc szkoda, bo walczyli ładnie. Jedna sprawa, druga sprawa to się okazało, że nie wiem, czy widzieliście, że pan Apoloniusz Steiner nie ma jednak poczucia humoru. Jak? Nie, a co się stało? No na Instagramie jego ostatnio były pisane komentarze od nas i zostały one zblokowane. A co żeście panu Apoloniuszowi Tainerowi napisali? Że jest jak Brad Pitt w tym... A, Love Bombing był, tak? Dobra. Tak, dokładnie. Okej, okay, to nie oglądałem, tak, no, wyszło, że nie oglądałem. No. Niestety pan Apoloniusz nie ma poczucia humoru, albo raczej jego żona, bo myślę, że to chyba jego żona prowadzi jego media społecznościowe, tak przynajmniej zachęcała, żeby właśnie polubić. To bardzo niefajnie. A pan Apoloniusz Steiner, jak go poznałem, to wydawał się być sympatycznym. Znaczy, on jest taki dystans. Czuć, że pan Apoloniusz to jest pan Apoloniusz, jest a nie zwykły Polo. Tak. Tak? Że czuć, że to już jest ten pewien wiek, że on nie powie, cześć, jestem Polo, pójdę z tobą kolo. Najgorszym na świecie, nie robi tak. Ale generalnie... A może by chciała pani polecić jakiś blog na przykład? Albo vlog na przykład. No, za czasów nastoletnich faktycznie się czytało blogi te poprzednie właśnie, znaczy tych wszystkich, które teraz już są influencerkami, pani. Ale w tym momencie, no to bardziej ja tutaj uderzam w podcasty i filmiki takie ogólnie YouTube'owe, ale jakieś w sumie swoich blogerów już nie mam ulubionych. No jasne. Ale to tak chyba trochę jest, że podcasting zastąpił blogerów, że łatwiej nam w ogóle w dzisiejszych czasach, kiedy się spieszymy, kiedy cały czas się przemieszczamy, słuchać niż czytać. Nie wiem, czy się Agnieszka zgodzisz. Tak, myślę, że tak. No ale też te daily vlogi są popularne bardzo. Daj jej coś powiedzieć. Przepraszam panią, ale jestem cham straszny, przepraszam cię. Jestem hamem straszny. Kontynuuj. Mówiłam, że tak, faktycznie, bo lepiej sobie coś puścić, po prostu niech leci i robić w tym czasie dużo różnych rzeczy. No ja wiem, że na przykład kobiety się malują, często oglądając nasz poranek. Kobiety się malują? Tak, i to oglądając nasz poranek, co akurat rozumiem, bo wtedy nie muszą na nas patrzeć, a mogą nas tylko słuchać, a my lepiej wypadamy, jak się nas słyszy, niż jak się nas widzi. To prawda. No, widzisz. Znaczy faktycznie sobie rano tak fajnie, jak leci w tle i można jeszcze się przygotowywać do wyjścia, tak, to racja. No wiemy, jak to działa. Ja też znam dokładnie dwie kobiety, mamę i siostry, to trzy, sorry, mam dwie siostry, więc mówią mi też, jak to wygląda. Dziękujemy ci, Agnieszka, bardzo serdecznie. Dzięki. Dziękujemy. Ściskamy, pozdrawiamy. Ja niby przerywałem, ale ty tak się rozłączyłeś nagle. No nie, no dlaczego nagle? Jeszcze chciałem się zapytać o tyle rzeczy. Tak? Ja z panią Agnieszką gram od 7 lat w szachy i mój ruch na był. Kurniku? Goniec szkarstery miał pójść. A nie poszedł. Ale niestety nie poszedł przez ciebie. Słuchaj, czy my wszystkie imieniny zrobiliśmy i zrobiliśmy? Kto ma dzisiaj urodziny, powiedz mi. Mój drogi, Joachim Marks to jest piłkarz, reprezentant polski, medalista olimpijski, złoty z Monachium. Joachim Marks mieszka od lat we Francji. I muszę powiedzieć, że jest to przesympatyczny człowiek, bo parę razy zdarzało mi się pisać o francuskiej piłce i dzwonić do pana Joachima. I on zawsze tak mówił, o, witam serdecznie, bardzo miło, że pan dzwoni. Z takim francuskim akcentem do mnie mówił. Okay. Bardzo miły facet, bardzo. No i świetny piłkarz. Czy wszyscy Francuzi nie mówią R? R? Nie wiem, nie znam. To jest taki protip, chcesz udawać Francuza, po prostu przestań mówić R. Tak, i zacznij tak trochę nosowo i wtedy będzie super. Jesteś Francuzem wtedy. Pascal się kiedy dowiedział o tym, on tak naprawdę nie jest Francuzem. Pascal jest z Radomia. Tak? I on po prostu gotuje, nie mówi to jak Modesta Maro jest Basiura, a nie Modesta Maro. Nie chciałem ci zniszczyć życia, bo widzę twoją minę. Nie, on tak naprawdę jest Modesta Maro. Nie denerwuj się, Czarek, nie denerwuj się. Nie, no, wiedziałem to. Akurat to wiedziałem. Więc tak, lecimy dalej, jeśli chodzi o imieniny, bo ja ci... Poczekaj, urodziny. Już imieniny były. Urodziny, przepraszam, urodziny, tak. Wylew. Słuchajcie, Robert Gawliński, ja w to nie wierzę, bo to jest jeden z moich idoli z młodości, ale w sumie jak ja kończę w tym roku 40, to dlaczego on miałby nie kończyć 60, jak był moim idolem 20 parę lat temu. Ale to był jeden z najlepszych koncertów, na jakich byłem w życiu. Otóż wilki występowały na stadionie przy ulicy Łukasiewicza w Płocku, czyli na stadionie Wisły. Chodzi oczywiście o prawdziwe zwierzęta. Tak, prawdziwe zwierzęta występowały. Tak. No i przed koncertem Roberta Gawlińskiego i wilków
Śpiewał chór z mojego liceum, czyli z Małchowianki. To był taki bardzo dobry chór, oni wygrywali nagrody, ze 100 osób śpiewało coś. Tak. I jak Robert Gawliński to usłyszał, tak, to się zachwycił i zaproponował im na spontanie, żeby zaśpiewali Son of the Blue Sky, czyli chyba największy hit Wilków. Okay. I żeby w tym czasie, jak on będzie śpiewał refren, czyli to Son of the Blue Sky, to oni będą, 100 osób będzie za nim stało i będzie w takim, wiesz, chórowym zaśpiewie to robiło. To było magiczne. To było wspaniałe. Ja to 20 parę lat temu, to było, ja to pamiętam, bo to było imponujące. No i też moi znajomi, którzy w tym chórze wtedy śpiewali, bo ja wtedy byłem w liceum, no byli, wiesz, absolutnie zachwyceni, że mogli z taką gwiazdą, bo Robert Gawliński wtedy naprawdę był gwiazdą. Ja przypominam, z nie tylko Son of the Blue Sky, tak, ale Benjamin i wiele innych piosenek, które Wilki, bo to jeszcze nie była era Baśki. Baśka to był taki powrót ich, to nie? Prawda. Że Baśka miała tam fajny, wiadomo. Chyba... Miała fajny, no. No, miała sobie przypomnieć. Miała fajny. Baśka miała akurat bardzo fajny. Tak. Ale cieszę się, miłe to jest to, że masz z każdą osobą jakieś wspomnienie na chwilę. Czy masz wspomnienie również z Kingą Praise? Jeszcze tylko powiedzieli, że Gapek zaśpiewaj na karaoke Wilki. Czy śpiewasz na karaoke Wilki? Nie śpiewam, ja nie śpiewam na karaoke, ale oni śpiewają. To prawda, oni, czyli... Byłem na karaoke, na którym on śpiewał i śpiewał nasz wydawca. Powiedz szczerze, z ręką na sercu. No mocne 3 na 10. Hmm? Ekstra było. Proszę państwa. Pub Zielona Gęś na Mokotowie, tam żeśmy zaszaleli. No to było już lata temu. Niestety Czarek wyrwał, bo tam jakieś dzieciaki, które przyszły z rodzicami, się dobrze bawiły i to prawda. Śpiewały na karaoke. Czarek był tak zdenerwowany, że on, wielki stand-uper, musi czekać, wielki dosłownie i w przenośni, i po prostu wyrwał małym dzieciom mikrofon i powiedział, tak, teraz jego kolej. Te dzieci do dzisiaj się jeszcze nie otrząsnęły. Tak, zabrać dziecku mikrofon jest jak zabrać dziecku lizaka, więc to było bardzo łatwe. Co prawda niepotrzebnie chyba to dziecko uderzyłem łokciem potem, ale no, nikt to jest taki odruch. Nikt nie jest doskonały. Ja już musiałem, pierwszy opieprz, jaki dostałem, to pierwszy raz, tak? Dzieci niby, no ale tak. Przecież żartujemy! Wracając do, jak się nazywał, ten Andy Cole. Czy oni myślą, że są śmieszni? Nie myślimy tak. My po prostu jesteśmy chorzy psychicznie. Marian do nas pisze. To jest ciekawe. Panie i panowie, prośba. Prowadzę społecznie serwis i aplikację Zgłoś Rurę, gdzie można zgłaszać anonimowo rury, z których płyną ścieki do rzek i jezior. Pomożecie zasięgi złapać? No pomagamy, tylko mówię, że ty sobie nie robisz żartów i to nie jest jakiś serwis. Nie, no faktycznie, jest serwis Zgłoś Rurę. To totalnie, robimy reklamę. Robimy reklamę, bo to jest dobra inicjatywa. Jesteśmy za tym, żeby każdą rurę, jaką człowiek zna, zgłaszać. Jeśli macie sąsiadkę, która wrzeszczy wam nad uchem, zgłoście tą sąsiadkę, tak, bo rozumiem, że o to chodzi. Na stronie Zgłoś Rurę. O Boże. Kinga Price, tak, ona bardzo dobrze gra. Czy to twoja ulubiona ciotka? No Kinga Price ma taką właśnie cioteczną urodę, nie jest to chyba tak jak my zresztą. Twoja rówieśniczka to jest? Najpiękniejsza z aktorek, ale jest bardzo zdolna. Bardzo dobrze gra. Ale... Jest bardzo charakterystyczna. Było niepotrzebne. Nie, powiedziałem kulturalnie, że nie jest najpiękniejszą. Dobrze, idźmy w takim razie Dawid. Dawid Konarski. Magda... słucham? A, tak. Dawid Konarski. No, mógłby być twoim synem. Siatkarz, reprezentant Polski, dwukrotny mistrz świata. Tak. Masz jakąś anegdotkę z nim związaną? Nie, że jechałeś kiedy z nim pociągiem? Jechałem z nim jakimś tramwajem numer 17, ale się mnie wyrzekł i to za nim 3 razy zapiął kogoś. Bardzo niefajny. Dziwnie. Bardzo fajny. Bardzo dziwnie się zachował. Ale ja byłem, mam anegdotkę związaną z siatkówką, albowiem byłem w 2014 roku na wszystkich meczach Polaków na Mistrzostwach Świata. Ty byłeś. Pracowałem wtedy w radiu Tok FM i jeździłem na spotkania. Byłem w Łodzi, byłem w Katowicach, byłem na finale Mistrzostw Świata. Miałem te wielkie szczęście, że siedziałem ramię w ramię ze świętej pamięci już niestety trenerem Andrzejem Niemczykiem. To była legenda polskiej siatkówki. Gość, który prowadził siatkarki, nasze słynne Złotka, które zdobyły złoty medal. A to Złotka nasze jednak. I pan Andrzej komentował na żywo, co się działo i to było naprawdę niesamowite. Nie dość, że oglądać finał, kiedy Polacy wygrywają z Brazylią, to jeszcze w towarzystwie takiej znamienitej postaci. Niesamowite to jest. Nigdy nie byłem na żadnym finale. Tak? Nigdy. Niestety. A nawet na finale stand-upu jakiegoś? Ale co, czym jest finał stand-up? No, ostatni występ. Że to nie są żadne turnieje. Nie, no, ale... nie. Stand-up w Polsce jest bardzo młody, komicy są młodzi jeszcze. Nikt jeszcze nikomu nie myśli o końcu. Słyszałem, że jechałeś przez jakiś czas na tym, że jesteś najmłodszym. To nie ja. Komikiem. To nie ja. Nie ty. To, ale możemy pozdrowić. Tomek Kołecki, pozdrawiamy. Pan Tomek Kołecki to on, pan. On ma 6 lat. Przez wiele lat jeździł z taką właśnie łatką, że to jest najmłodszy komik w Polsce. No właśnie, ale a się słodko zrobiło, panie Ale Tomaszu a propos Kołecki. Siatkarzy, zobacz, jest Dawid Konarski, ale jest też Tomek Fornal. I to jest chłopak, który no, jest jedną z takich, może nie to, że nadziei polskiej siatkówki, bo ma już 26 lat, więc już sporo gra. Natomiast Tomek Fornal, to mógłby być twój wnuk. O, to mógłby być mój wnuk i on ma takie charakterystyczne pofarbowane włosy często. Nie wiem, czy teraz ma, czy nie, ale miał bardzo często. I ma taki pieprzyk na pęcherzu, dziwny bardzo.
Patrz, o, to Tomek Fornal. I pani Fornalowa, zresztą bardzo ładna dziewczyna, zobacz. Muszę wstać. Przepraszam, muszę wstać. Masz połamane nogi, nie możesz wstać. Widzisz, to jest pan Tomek Fornal i pani Tomek. No dobrze wyglądają, no ładni ludzie się wiążą z ładnymi ludźmi. My musimy się wiązać, wiesz. Ze sobą. Ze sobą musimy się wiązać. Ja wiem, pasztety z pasztetami. Tak jest! Co mnie przeraża, moi drodzy? No to Klemens, wymieniam pierwsze A, poza twoją twarzą. Aha. Klemens Murańka, który zawsze był nadzieją polskich skoków. Ja pamiętam, jak w 2006 roku, czyli 17 lat temu, do 12-letniego Klemensa Murańki pojechał mój kolega z redakcji z dziennika Polska, Europa, Świat, Daniel Rupiński, żeby napisać, że to jest nadzieja polskich skoków, że to będzie następca Małysza, że to jest złote dziecko polskiego sportu. I oni teraz ma prawie 30 lat, Klemens Murańka. Mój Boże, kiedy to zleciało? Wiesz, jakieś z niego mówili? Klimek Murańka. No myślę, no bo to był Klimek, to był taki mały wyrostek, ledwo ten. Ale co, podołał? Ciekawe, czy jego zablokował Apoloniusz Steiner. Podołał troszeczkę? Podołać, wiesz, jakieś tam punkty w Pucharze Świata zdobył, ale my myśleliśmy, że to będzie nowy Adam Małysz. To nie był Małysz. To on będzie następcą Małysza, a nie Stoch Kamil. Chciałbym pozdrowić wczorajszych zdobywców medali za Mistrzostwa Świata w badmintonie. Polska gora. Badmintonie. Przeczytałem komentarz. Badminton, nie Babington. Nawet jest tak napisane, badminton. Badminton, no, dobrze, to jest Babington. Nieprawda. No tak. War? No, przeczytałem badminton. To jest w ogóle jedno z najtrudniejszych słów dla Polaków, moim zdaniem, jeżeli mnie pytacie. Dobrze, czy który jest 7.58, rozumiem, że o 8.15 będziemy mieli. Tak, tak, my jeszcze musimy parę rzeczy. Czyli to przygadać. Oznacza, że możemy sobie jeszcze śmiało pogadać, a jeszcze mamy, mamy coś jeszcze. No mamy. Co się wydarzyło, tak? Mamy jeszcze. No przecież. To się wydarzyło. Co się wydarzyło. Tak. No to przepraszam, bo je mnie poniosło. Nie pierwszy raz. Założono holenderski klub sportowy. Jak byś to przeczytał, Arek? No musisz mi to robić? Nie, no powiedz. Ale dlaczego mi to robisz? Ale jak byś to przeczytał? To jest zdrowy chłopski rozum. PSV. Dobrze. No jest. Każdy już wie, o co chodzi. Jest okej. Okay. PSV Eindhoven. A czy jesteś w stanie rozwinąć skrót? Polish Sacrifice Vehicle. Polish Suckers? Tak, Polish Sacrifice Vehicle. To jest taki samochód, który Polacy poświęcili po to, żeby Holendrzy mogli grać. Na piłkę. V można byłoby dać coś kobiecego, vehicle. Ale to dopiero byłyby kozacy. No i to jest klub, w którym grał na przykład Tomasz Iwan. Na przykład. No. Tu można dać jeszcze wiele innych Tomasz przykładów. Iwan grał w tym klubie, to były chyba lata 90. Zaraz sprawdzę, żeby się nie wykrzaczyć. Natomiast no, na pewno był w PSV Eindhoven, tak, 97-2000. Wcześniej był w Feyenoordzie Rotterdam, czyli w takim klubie, który jest konkurencją. No, PSV Eindhoven zaczynali karierę w Europie wielcy piłkarze, tacy jak Romario i Ronaldo. Tylko Ronaldo ten gruby, nie Cristiano Ronaldo. Ten gruby, ten brazylijski. No, ale tak się o nim mówi. Nie, no tak tylko mówią ludzie, którzy nie mają kultury w sobie. Za osobistej, za grosz. Za procent. Za grosz. Ktoś do nas dzwoni. Dzień dobry, Romario czy Ronaldo? Kogo wolałeś? Zdecydowanie Ronaldo. Ale, Ronaldo, ale grubego Ronaldo. Ten no, chudy, grubego, fajny z Brazylii, grubego. Czy ten, co ma nie, ten chudy, fajny z Portugalii. No właśnie. All right. Zdecydowanie gruby z Brazylii. To ja też. Jednak tak się mówi. Ulubiony vlog, ulubiony blog? Ulubiony vlog, zdecydowanie mogę polecić vlog Kesha. Jest to po całym świecie jeździ Kesh. Tak ma na taki pseudonim. Mm-hmm. Więc mogę gorąco polecić. Ja jeszcze chciałbym wrócić do meczu Rakowa. Jechałem wczoraj 13 godzin, żeby zobaczyć mecz na żywo, bo jestem, mieszkam w Kopenhadze akurat i byłem wcześniej w trasie i jestem zdegustowany, rozczarowany tym, co zobaczyłem niestety na boisku i przykro się na to patrzyło. Gdzieś dopiero w 85 minucie się odblokowali i zdecydowanie to było za późno. No, jedyne pocieszenie to, że mamy Ligę Europy, tak? Powiedz, bo super, że dzwonisz. Ja ten mecz akurat komentowałem w audiodeskrypcji, czyli taki specjalny komentarz dla widzów niewidomych i niedowidzących, radiowy, więc oglądałem go siłą rzeczy bardzo, powiedziałbym, dokładnie. I ciekaw jestem, skoro byłeś na tym stadionie i skoro mieszkasz w Kopenhadze, mój drogi, coś byś o tym stadionie Parken powiedział, bo ja się nie spodziewałem, że tam jest tak niesamowita atmosfera. To jak oni rozpoczęli jakby dopingowanie, czyli przed meczem leciał hymn, zdjęli koszulki, trzymali tak koszulki przed sobą kibice, potem nimi machali jak szalikami, no mega to na mnie wrażenie zrobiło. Generalnie oni zaczęli już swoje kibicowanie, wiadomo, ten sektor, sekcja 12, dobrą godzinę, półtorej przed meczem. I no ja generalnie ta akustyka tego stadionu, no po prostu Raków tam, mimo że tam było pewnie około 400 osób, może nie,
próbowali gdzieś tam sobie coś krzyknąć raz na jakiś czas, nic nie dało się po prostu przez przekrzyczeć tych fanów. Wiesz co, raz się przebili, bo jak słyszałem, no to miałem na uszach, wiesz, atmosferę i raz tam przez dwie minuty było słychać, ale tak to, no to faktycznie absolutnie dominowali Duńczycy. No, później jak już ta bramka jeszcze jak padła, to już oni zostali tak podbudowani tym wszystkim, że no nic się nie dało zrobić po prostu. Jest genialna atmosfera na stadionie, więc każdemu polecam. Myślę, że teraz na fazę grupową też wybiorę się na jakiś mecz Kopenhagi. Zobaczymy, jak to będzie. Znaczy ja ci powiem tak, patrząc na ten mecz, jakby zgadzam się, że jakość piłkarska była po stronie Kopenhagi, bo jednak oni mają więcej indywidualności. No my mamy, nas choćby różni to, że oni mają Diogo i Larsona w ataku, a my mamy Fabiana Piaseckiego z całą sympatią. Więc już to jest spora różnica jakościowa. Jest tam parę naprawdę nazwisk poważnych piłkarzy, bo przecież jeszcze El Younoussi, bo przecież jeszcze Klason. Natomiast ja sobie tak myślę, że w tym wszystkim Raków nie miał, moi drodzy, szczęścia. No bo ta pierwsza bramka stracona, pierwsza bramka stracona w tym pierwszym meczu absurdalna. No absurdalna, to był przypadkowy gol i umówmy się, tam expected goals było 0,2 Kopenhagi, czyli oni sobie nie stworzyli sztycha poza tą sytuacją. No, nie oddali strzału przy tej... tutaj tak samo absurdalna bramka wpadła. No właśnie. Panowie, no trzeba też w piłce nożnej mieć trochę szczęścia przy tym wszystkim, tak? Nie same umiejętności, trochę szczęścia też trzeba mieć. Tak, trzeba mieć trochę szczęścia. Ja muszę powiedzieć, że Raków tego szczęścia nie miał, ale też ja miałem pretensje, robiąc ten mecz wczoraj, do Vladana Kovačevića, bo uważam, że tej klasy bramkarz nie może się tak ustawiać. Ja wiadomo, że tam była bardzo mała szansa, że ten stoper Kopenhagi, czyli Wawro, strzeli i że też mała szansa również, że mu tak najdzie ta piłka, że idealnie wpadnie przy lewym słupku. Natomiast jego decyzja zaskakująca, no ale uważam, że powinien to obronić Vladan Kovačević. Źle stał, odkrył ten lewy słupek, nie zdążył się do niego rzucić, tam zabrakło milimetrów. No i to nie była fajna sytuacja. Szkoda też, że właśnie trener Szwarga nie postawił wcześniej trochę na Zwolińskiego, na bardziej styl ofensywny, no ale co możemy teraz robić? Możemy tylko sobie gdybać, co by było gdyby, no ale niestety nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Z mojej strony to wszystko. Chciałbym pozdrowić tylko SDS, skład, Łby. Miłego dnia i najlepsza para prowadząca. Pozdro. Dziękuję. Nie chodziło mu akurat o nas, tylko o Stana i o Wargę. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo. Właśnie w imieniu Stana i Wargi dziękuję. A, okej, bo się wzruszyłeś niepotrzebnie. Niepotrzebnie? Ja bym jeszcze przy tym meczu się zatrzymał, bo mnie ten mecz... Zatrzymaj. Mnie ten mecz zdenerwował. Znaczy ten dwumecz, bo ja uważam... Ale ochłoń. Nie no, Kopenhaga okej. Jakość piłkarska po ich stronie, więcej indywidualności, ale to nie są czasy, kiedy Wisła Kraków walczyła o Ligę Mistrzów z Barceloną. No, ta drużyna była moim zdaniem w dwumeczu przy Rakowie grającym na 100% do walnięcia. Pech w tym pierwszym spotkaniu, bo jak oni by to pierwsze spotkanie zremisowali, a tam powinien być remis 0-0, to dzisiaj mielibyśmy dogrywkę, znaczy wczoraj. I dzisiaj być może byśmy tutaj siedzieli i w ogóle robili program o Lidze Mistrzów, a nie o twoim koledze Modzelu. A dlaczego mu tak musiałeś akurat nie dobrałeś? Ja nic do Modzela nie mam, chociaż znamy historię wkręcenia, mnie pewnie opowiemy dzisiaj, bo nie... Opowiedziałeś ją już 6 razy. No, ale to na pewno sobie nie darujesz, żeby jeszcze 7. Nie! Natomiast słuchajcie, no, mnie na przykład wczoraj trochę zawiódł Fran Tudor, człowiek, który powinien być liderem Rakowa i który w poprzednich meczach grał kapitalnie. Uważam, że Koczergin, Cebula też poniżej swoich możliwości, choć miał Koczergin moment, że trafił w słupek i się dośrodkował w taki sposób, że tam ktoś głową fatalnie chyba Papa Nikolału albo Piasecki. Ty jesteś fatalny. Następne pytanie. Strzelał. Co mnie na plus zaskoczyło, to Sorescu, bo jednak wydawało nam się, prawda, że będzie problem, aby Sorescu na tym lewym wahadle grał i że nie zastąpi tutaj tego zawodnika, który jest zawsze numerem jeden na tej pozycji. I muszę powiedzieć, że naprawdę ostatnie 20 minut w wykonaniu Sorescu było bardzo dobre, bo on totalnie robił, co chciał. No i on był takim piłkarzem, który chyba stanowił największe zagrożenie w drużynie Rakowa-Częstochowa. Szkoda, że to nie miało przełożenia na drugą bramkę, bo jednak liczyliśmy, że ta druga bramka padnie. Ja też wiem, że Fran Tudor, wracając jeszcze do niego, miał asystę przy tym golu Zwolińskiego i tam zachował się fajnie, ale jednak w trakcie całego tego spotkania trochę mi brakowało lepszej gry Chorwata, bo jednak od niego można wymagać.
no brakowało też Jana Carlosa, bo to jest taki piłkarz, który może pójść do przodu, wypuścić sobie piłkę, zrobić przewagę w grze jeden na jednego, zrobić coś ekstra. Wiadomo jeszcze, że jakby był Ivi Lopez, to też mogłoby to wyglądać inaczej. No ten Raków jednak mocno osłabiony, ale gramy w Lidze Europy w fazie grupowej. Dokładnie. Ja wiem, Czarek, że ty się cieszysz, bo ty na to czekałeś. Tak, Liga Europy przynajmniej jest 6 lepsza, meczów. Prawda. No, a dlaczego? Ponieważ Liga Mistrzów to jest taki przereklamowany, tam są tylko pieniądze, Liga Europy, panie. Przecież sam masz tatuaż Ligi Europy na plecach, no, kogo ty udajesz? I to w dolnej części pleców, już blisko tego miejsca, gdzie tracą swoją szlachetną nazwę. Tak. Niestety. Ja mam Puchar Ligi Europy i logo Ligi Europy na plecach. Ty masz pokazać? Ty masz tak, że musisz łączyć pośladki, żeby ten puchar był razem, żeby był spójny. Inaczej jest po prostu rozdarty na pół jak serce twe po porażce Rakowa. Czy jestem poetą? Wy się nie zgadzacie. Nie zgadzacie się z moją oceną gry Soresku. Ja uważam, że miał moment, że grałem. Nie wiem żadnego momentu i przede wszystkim przekuj uszy i od razu będzie ciekawiej. No, musimy zrobić zakład o przekuwanie uszu, moim zdaniem. To tak? Byłoby ciekawe. Ale przekuwanie uszu w tym klasycznym dla uszu miejscu, czy w jakimś innym? Bo tutaj kurczę! Bardzo mi się podoba to, co tutaj to każdy głupi może przekuć ucho, bo to jest tkanka chyba martwa, to nawet nie czujesz. Ale tak, przekuj nie sobie, czujesz. Przekuj sobie ucho tu. To się uszczypni. No, albo a wiesz, tu. Że jest mit, że jak palisz papierosy, to wtedy bardziej boli? Tak? Czy to jest prawda? Nie wiem, ale to jest mit. Efekt motyla. Nie wiem, pojęcia. Efekt fajki. Ja tak popalam i trochę mnie boli, tak trochę, no. Tak. Więc co? Raków przegrało, ale Raków jeszcze wygra swoje na pewno. Nikt nie chce o piłce słuchać, jak mamy poranek w kanale sportowym. No jasne, że nie. My nie jesteśmy po to, żeby gadać o piłce, ale oczywiście raz na jakiś czas musimy też o piłce powiedzieć, prawda? Tak. Sierpień 80 roku w sali BHP Stoczni Gdańskiej Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski podpisali porozumienie sierpniowe, więc to jest ważny historycznie dzień, ale dla mnie ważniejsze jest to, że w 87 roku ukazał się album Michaela Jacksona Bad. Dlaczego? Bo ja miałem wtedy 4 lata. Ty miałeś 4 lata kiedyś? Tak, i no. To było właśnie w 87 roku. I mój drogi, mój tata, jak włączył, ja, bo tam on miał takie teledyski, Thriller i parę innych, ja jak widziałem Michaela Jacksona jako małe dziecko, już widzisz, ale patrz, jakiego miałem dobrego czuja. Historia pokazała, że miałem bardzo dobrego czuja. Tak. Bo ja widziałem Michaela Jacksona, ja od razu spieprzałem. Ja płakałem, uciekałem i w ogóle stary... W 87, 4 lata. Czyli on jeszcze nie miał tych wszystkich operacji. Nie, czyli znaczy, on już był taki nieczarny do końca, ciemnoskóry, przepraszam, tylko był taki już średnio skóry. On, poczekaj, bo to był album Bad, czyli on już tak, on już chyba był w trakcie... Tak, tak, zmiany pigmentu skóry. Natomiast muszę powiedzieć, że... Ale, wczoraj, ale zobacz, jaki czuj u 4-latka. Widziałem Michaela Jacksona i uciekałem, zanim to było modne. Ale, a jak widzisz księdza, też uciekasz? Nie. Ale czy teraz... Nie, że jak to dziecko. Teraz to nie widzę, bo tak żyję, żeby nie widzieć. Tak żyję, żeby nie widzieć księdza. Nie chodzę nie, w okolice kościoła. Nie wiem, po co było. Ale słuchajcie, naprawdę nie przerażał. To był koszmar mojego dzieciństwa, Michael Jackson. I ta ale płyta. Jestem w szoku, ale wczoraj widziałem rolkę na Instagramie, jak dziennikarz się pyta Jacksona, że masz zrobioną operację taką plastyczną twarzy, że masz dodane jakieś tam, wiesz, jakieś tam wstawki, zastawki. I Jackson mówi, że nie, to jest wszystko kłamstwo. Że on nie miał żadnej operacji. Po prostu tak wygląda. Tak, po prostu się tak zmienił trochę. Za długo spał na lewym policzku i mu się po prostu trochę wyprofilowało. Dziwny jest ten świat. Wiedział, co śpiewa Czesław Niemen. Kurczę, uwielbiam sobie od czasu do czasu puścić jakiś kawałek Jacksona. Naprawdę, to był kozak, jeśli chodzi no, o... No, muzycznie tak, ale to jest kolejny dowód na to, że... O nie muzykę. Artysta o muzykę, może być znakomity na scenie. I w studiu, ale może być fatalnym człowiekiem. I każdy. Możesz świetnie piec chleb, ale możesz świetnie jeździć na rolkach. Pisze Dani Biker, to dobre. Michael Jackson, jedyny wokalista, który się rozpadł. To prawda. To prawda. To prawda. Ile było z nim skeczy, że mówię, że jest zupę, jemu nos odpada. On był w strasznych filmach chyba 3 razy pokazany. 2 razy był chyba... czekaj. 2 razy był na pewno. Straszne filmy. Ta seria, te komedia. No wiem, wiem. Jackson to jest postać ikoniczna. Ten koleś zniszczył świat. Znowu nam wiersą. Ja myślę, że problem polega na tym, że nasi wydawcy, tak, Patryk waży 48 kilo, więc jeśli on tam nie pójdzie... Jeśli ma wiadro, które waży 15 kilo. Tak, tak, to wtedy waży głównie tyle, więc absolutnie nie pójdzie i nie spuści im łomotu, a z kolei Krzysiek kocha bliźniego, więc też nie spuści łomotu. Więc tylko Maciek, nasz kiedyś niedawno czytał serwis, Maciek to ten taki wysoki i otyły, to tylko Maćka możemy tam wysłać. On ma taką budowę, która budzi, powiedziałbym, respekt. Wysyłamy tam Maćka. Maciek, idź tam i wiadomo. Co mnie trochę zdziwiło, sporo ludzi pisze, że miało tak samo jak... Ja ty. Ważę 110. No właśnie, to idź
i tam powiedz, żeby już nie wiercili. To 110 jak wisisz na drążku, każdy inaczej. Każdy inaczej tu waży. Co cię zdziwiło? Że ludzie mają tak jak ty, że mnóstwo ludzi miało koszmar związany z Michaelem Jacksonem. Pisali tak, tak? No, mi się śnił Michael Jackson bez nosa, najgorszy koszmar, napisał Zizu. Double down, a może Czarek ma ochotę na croissanta, to jest zupełnie inny komentarz. Nie ma ochotę na croissanta, ale bardzo dziękuję, panie, double down. Co jeszcze było bez... Justyna napisała też, że Michael Jackson, że miała tak samo. Jackson, koszmar dzieciństwa. Widzisz? Tak. Więc nie jesteś wcale wyjątkowy, jeśli chodzi o twoje sny. No nie jestem, Gapsy. To prawda. Może skończymy na szybko kalendarium, żeby tak, sobie tak, żeby mieć to już z głowy. Pamiętasz, na czym skończyliśmy? Tak, teraz będzie premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego Pogranicze w ogniu. Myślę, że chyba nie oglądałem. Ja też nie oglądałem. Myślę, że nie oglądałem. Ale sprawdzę ocenę na Filmwebie. Natomiast 92 rok na antenie TVP1 wyemitowano premierowe wydanie magazynu Kawa czy Herbata. Ja pamiętam, że przed erą Dzień Dobry TVN to był jednak hit i rzeczywiście... działo się bardzo dużo w tym programie. Natomiast wczoraj niechcący, akurat tak się złożyło, że włączyłem Dzień Dobry TVN. No. I słuchaj, zobaczyłem, jak Marcin Prokop walczy z jakąś zawodniczką sumo. To było dla mnie za dużo. Po prostu tylko włączyłem Dzień Dobry TVN i to, co widzę, to jakaś laska trzyma Marcina Prokopa i nim rzuca. Z ręką na sercu. 7-4 Pogranicze w ogniu, jakby co. Więc serial jak na dzisiejsze standardy bardzo dobry. Wypas, byłby. No. Nie chciałbyś kiedyś się sparować? Ale z Marcinem sumo? Prokopem czy z zawodniczką sumo? Z Marcinem Prokopem, tak. Z zawodniczką bądź z zawodnikiem sumo. Ty, ja nawet nie wiedziałem, że są zawodniczki sumo. Ja myślałem, że sumo to jest tylko sport dla mężczyzn. Nie męczyłem, żyłem w takim błędzie. A ty byłeś przekonany? Jesteś sumowym seksistą. Może? Sumsistą. A dlaczego nie ma skoczkarek narciarskich? Są. No jak nie ma, są. Kiedy niby? No są. W telewizji? No. Nie. W telewizji ich nie ma, ale w życiu na skoczni są. Tak? No. Naprawdę? Naprawdę. Kłamiesz teraz. No nie kłamie, są skoczkinie narciarskie. Proszę, czat, napiszcie. Nawet mieliśmy taką zawodniczkę. Jezu, jak ona się nazywała, poczekaj. Niedawno skończyła Kinga Rajda? Kinga Rajda chyba. O kurczę, nie wiedziałem. Kinga Rajda skończyła. Kinga Rajda, widzisz? O, a Maciek jest nasz, nie dość, że jest duży i obły, to jeszcze jest specem od skoków narciarskich. Kinga Rajda, widzisz? Sam z pamięci będzie. Ale zobacz to, poranki uczą i przede wszystkim śmieszą i bawią. Wyłączcie tam ten, bo nam wiercą. Co mam wyłączyć? Słuchajcie, i to jest kolejny koszmar mojego dzieciństwa, bo jako 14-latek wstałem w niedzielę rano bardzo wcześnie przed rodzicami, włączyłem sobie telewizor i widzę, że księżna Diana nie żyje. Tak no było. To jest koszmar. Tak było. Jej kochanek Dodi Al-Fayed, od razu kierowca kochanek, po prostu Henry Paul zginęli, a ochroniarz Trevor Rhys Jones został ciężko ranny w wypadku samochodowym w tunelu Alma w Paryżu. Tam też się chyba wiele teorii urodziło, bo oni niby uciekali przed paparazzi, ale oczywiście nie brakowało. Uciekali tak bardzo wolno. O nie, skręcimy teraz w lewo i paparazzi. Po co nam to mówicie? I chyba tam były takie teorie, że to wiesz, bardzo się rodzina królewska zeździła, że ona miała romans, no, są że ktoś ją chciał oczywiście tam ukarać, że tam ktoś przeciął przewód i tak dalej, i tak dalej. Nie wiemy, czy to jest prawda, czy nie. To prawda. Chciałbym pozdrowić gorąco pana Damek Maniek. Wasze nie bawią! No i czasem... Co? Że nasze nie bawią poranki. A, dobrze. Że nasze poranki tylko irytują, niszczą. Prawdopodobnie nasze poranki też zabijają coś. Muszą. A twoja sonda a propos zabijania entuzjazmu i ten... O której dzisiaj będzie? A, to pytanie do naszego wydawcy, pana Nasz Patryka. Wydawco, kiedy jest dzisiaj sonda? Myślę, że przed... Na wyjście Mozela właśnie. A, na wyjście Mozela, dobrze. Bo nie widzieli. Ja sobie specjalnie zostawiłem tę sondę, nie oglądałem jej, więc mam nadzieję, Ale ty nigdy to zawsze mówisz i później ona leci tutaj na telewizorze i ty ze mną rozmawiasz. I też jej nie oglądam. Tak. Ja się próbuję jakoś tak wymiksować, żeby tej sondy nie oglądać. Moi drodzy, za chwilę mamy pierwszą dzisiaj rozmówczynię. A może już mamy? Przeczytajmy chociaż... Okej, czyli mamy cytat pana Dariusza Szpakowskiego. Najgorsze jest myślenie, że jest się the best, wtedy zostajesz w blokach, a świat nieubłaganie ci ucieka. Ja to słyszę głosem Dariusza Szpakowskiego, jak on to mówi. No to zrób to jego głosem. Nie umiem tak powiedzieć. Nie umiem tak powiedzieć. Ale kiedyś, jak robiłem wywiad z panem Dariuszem Szpakowskim do radia i stał przede mną, to całe dzieciństwo mi wróciło, bo myślę, o Boże, mówi do mnie ten głos, który znam z telewizora. Nie znamy natomiast głosa. Nie znamy głosa naszej rozmówczyni. Magda Staszewska, Traveling Onion. Nie, ja kończę tą rozmowę. Gdzie ona siedzi, a gdzie my siedzimy? My mamy jesień, wieje, deszcz pada. Ona... Myślałem, że ty jesteś... Sorry, Magda, nie rozmawiamy. Ja mam focha. Ale siedzisz na... To jest ponton, rozumiem? Nie wiem, na czym nie, siedzisz? Nie, na pomoście. To jest pomost? Ktoś tu musi się wyedukować. Nie wiem, możliwe. Może jest to pomoc, faktycznie. Dzień dobry, może panią przedstawimy. Rozmawiamy właśnie z panią Magdą z kanału Cebulowego. Skąd nazwa? Bo to mnie najbardziej interesuje. Tak.
Cześć, w ten piękny, słoneczny poranek z czarną herbatą Lipton. Właśnie tutaj sobie siedzę i na was czekałam. Skąd jest taka nazwa? Nazwa wynika z tego, że po prostu bardzo lubię cebulę. O Jezu, dobrze, nie lubisz mordować zwierząt, bo byś... Jezu, Czarek, Boże święty! Przepraszam za niego, on dzisiaj nie wziął leków rano. Ale ja tylko mówię, że dobrze, że tego nie robi, no. To wspaniale, nie, że lubi zwierzęta cebulę. Kocham. Ale czy jesteś taką trochę cebulą, że na początku jak ktoś cię poznaje, to płacze, ale później jak odkrywa każdą warstwę, to jesteś coraz lepsza i lepsza? Czy to nie ma w ogóle sensu? Nie, myślę, że zupełnie nie i też to się nie wiąże z takim cebulackim trybem życia, który jest gdzieś często... wyśmiewane za granicą. Jasne. Ja po prostu tylko lubię cebulę i też to jest taka fajna gra słów i myślę, że dosyć taka catchy dla Polaków, także nazwa się mocno przyjęła. Super. Gdzie bardzo ty ładnie. Jesteś teraz, powiedz? To jest dla nas najważniejsze. A teraz jestem od 1,5 miesiąca na tripie po Bałkanach i obecnie w Dalmacji. Pływamy z mężem łódką. Znaczy, mieszkamy w kamperze, ale podczas dnia sobie w wysepkach różnych pływamy łódką. No i tak trzeba żyć. Tutaj jednak uważają nasi widzowie, że jesteś w pontonie, ale dobra. No to wygląda jak ponton. A jesteś w stanie, żebyś... Przepraszam, tak że właśnie znowu zrobiłem to i przerywam. Jesteś w stanie wstać i nam pokazać, bo dla mnie to jest totalnie ponton. To wygląda jakbyś się, jakby twój prom, którym płynęłaś, się niestety rozwalił. I bo ona ma takie siedlisko na ponton. Koło ratunkowe. A, widzisz, sprytna dziewczyna. Tak. Czyli ty jesteś w kole. To jest mój taki zestaw biwakowy, kamperowy. No dobra. Rajcior. I w ogóle bardzo fajne okulary w stylu Ozzy'ego Osbourna. Dziękuję. Naprawdę. Lubię takie rzeczy. Ty też masz fajne okulary, Gabson. Ale ja mam nie w stylu Ozzy'ego, ja mam w stylu Harry'ego Pottera. Bardzo mi się podoba, jak... A Ozzy Osbourne, czy mogę coś zdradzić? Możesz coś tam zdradzić. Dobra, słuchajcie, ten tatuaż Czarka, o którym on nie chce powiedzieć, to jest Ozzy Osbourne. Serio, bo on jest wielkim fanem Ozzy'ego Osbourna. Jestem wielkim fanem Ozzy'ego Osbourna i sobie wytatuowałem Ozzy'ego Osbourna, ale jeszcze wam go nie pokażę na 20 milionów subskrypcji na kanale sportowym. I za 40. To jest jakieś minimum 3 tygodnie. Pani Magdo. Co ty masz z tą panią? Ja jestem od niej starszy, więc ja będę mówił Magdo, mam do tego prawo. Ja jestem od... Ty jesteś pani... młodszy od każdego, no ja wiem. Jak to się stało, że podróżujesz vanem? Jak zwiedzacie z vanem Europę, świat? Jak to wygląda? Opowiedz coś więcej o tym. Generalnie my vanem podróżujemy tak 3-4 miesiące w roku, a pozostałe miesiące z plecakami na dalsze kontynenty. No i tak gdzieś od 12 lat zaczęłam bardzo dużo podróżować. Początkowo to oczywiście był mocny low cost, czyli couchsurfing, autostop, no i oczywiście spanie w namiocie. Jasne. No i potem już nam się nie chciało spać w namiocie, więc spaliśmy na przednich siedzeniach auta. I jaka prędkość jest maksymalna, żeby nie spać z dachu w czasie jazdy? Bo rozumiem, że ty tak podróżujesz. Nie, tutaj akurat była sesja zdjęciowa nasza ślubna, ale około jedziemy 120 na godzinę na autostradzie, bo mamy tutaj sprintera i on całkiem fajnie sobie radzi na autostradach. Jasne. Także początkowo to było bardzo budżetowe, no ale gdzieś tam widzieliśmy tych Austriaków i Niemców, bo oni mają takie najbardziej upasione kampery zawsze tak. I tam podświadomie trochę zazdrościliśmy oczywiście. No i nam się już tak nie chciało spać na tym przednim siedzeniu auta, no bo już potem nam się nawet namiotu nie chciało rozkładać, więc wszystko było tak szybko. No i taki naturalny upgrade w podróżniczym życiu. Mój mąż mocno przepychał namiot na dachu, no bo mieliśmy też auto terenowe wcześniej, ale ja mówię nie. No i po sukcesie mojej książki padła większa gotówka i padło pytanie, czy inwestujemy w większe mieszkanie, czy w mobilny domek na kółkach, który właściwie może być domem w każdym możliwym miejscu. No jako, że my oboje pochodzimy z Warszawy, a oboje Warszawy bardzo nie lubimy, a kochamy naturę, więc tak naturalnie padło na ten van life. Ale ten van jest bardzo ładny, bo jak tak sobie patrzę na zdjęciach, taki miętowo-różowy, tak? Z waszymi obliczami. Bardzo dziwnie Gapek właśnie przygląda waszego Instagrama i wasze zdjęcia i tylko na ciebie przybliża. Nie. Ja przybliżam. O, tutaj patrzę, jak to wygląda bardzo fajnie. To znaczy, bardzo szanuję podróże, ale ja jestem warszawskim patriotą, jak każdy słoik, więc się nie zgadzam z tym nielubieniem Warszawy. Nie będę tego rozwijał, bo się nie będę z rana... Jezu, ile emocji! Ja bardzo lubię Warszawę. Bardzo ale też szanuję Magdę. A kto powiedział, że nie lubi? Ale też szanuję Magdę, bo jak ktoś mi mówi na przykład, że nie lubi Warszawy, a w niej mieszka, to mówię, to weź się wyprowadź. I ona się wyprowadziła. A jeśli ktoś nie ma wyboru, na przykład jest przetrzymywany w piwnicy? No to wtedy rzeczywiście ma powód, żeby nie lubić Warszawy. Gdybym był przetrzymywany w piwnicy, też bym jej nie lubił. Magda, z czego wy żyjecie? Bo tutaj tak, pyta czas. Skąd macie pieniążki, skąd macie bejmy na podróże? Tutaj nasi widzowie pytają. Chociaż trochę już odpowiedziałaś, że książka. Klasyczne pytanie w internecie, skąd pieniążki na to wszystko? Pieniążki pochodzą z firmy, prowadzimy firmę, organizujemy eventy, wyjazdy, warsztaty dla kobiet, także my koncentrujemy swoje rzeczy wokół kobiet. Autorką trzech książek, jedna jest bestsellerem. No i działania foto i wideo. Mój mąż się tym zajmuje i robimy też content dla różnych marek, zdjęcia produktowe i tego typu rzeczy. O czym dokładnie ten bestseller napisałaś, powiedz?
Książka nazywa się Podróże kulinarne cebuli, już jest wyprzedana i tak, ale to są takie podróże kulinarne i też takie ciekawostki, fun fact ze świata, no takie różne moje zbiór 12-letnich ostatnich lat podróży. Ile lat wy już w tej podróży jesteście? I to jest tak, że wy cały czas spędzacie za granicą, czy jednak tęsknicie za bliskimi, za przyjaciółmi, za rodziną i na przykład macie taki, wiesz, schemat opracowany, że nie wiem, co 3 miesiące wracamy na tydzień do tej Warszawy, za którą może nie przepadamy, ale jednak tutaj mamy wielu znajomych. No jednak to jest ważne. Rodzina jest bardzo ważna dla naszych znajomych. Tak czasem wracamy. My też, nasz biznes jest tak podzielony, jest bardzo dywersyfikowany i ten taki, taka główna odnoga eventowa jest właśnie w wakacje, więc teraz nasza prawa ręka urodziła dopiero co dziecko, także jesteśmy maj, czerwiec, lipiec albo czerwiec, lipiec, sierpień w Warszawie i wtedy po prostu bardzo dużo pracujemy, widujemy się z rodziną. Także no, jesteśmy tak około 10 miesięcy w roku w podróży, a pozostałe 2 przyjeżdżamy do Polski. I to jest dobry moim zdaniem bilans. Ja zawsze tak sobie marzyłem, żeby od, ale tym się, że wielu tak ma, to jest bardzo banalne marzenie, żeby no, tak od października, listopada wyjechać z Polski, bo jest za ciemno, za zimno, zbyt wiecznie tak, i deszczowo, bardzo szaro, tak. I tak w kwietniu wrócić. Tak, niestety Polska jest bardzo mocno szara. A jakie pani Magdo, bo ja jednak cały czas jestem o wiele młodszy. Sugerujesz, że jesteś młodszy od Magdy? Od każdego człowieka na świecie. No, nieładnie. Nawet od dziecka, które się przed chwilą urodziło w szpitalu. Jakie polecasz najbardziej miejsca na wyprawę właśnie, żeby uniknąć trochę tej szarości polskiej, na przykład w listopadzie, to gdzie byś poleciła, żeby pojechać, wyjechać? Ale van life'em, czy po prostu wyjechać? No van life'em na przykład, no. Trzymajmy się tego van life. Jeżeli chodzi mi o van life, to bardzo polecam Tanzanię, spędziłam tam 3 miesiące sama 3 lata temu, ale jeżeli chodzi o van life, to ja zdecydowanie polecam Bałkany, tylko nie Chorwację. Mamy bardzo negatywny przykład teraz w Chorwacji, teraz spotkało, to po prostu ludzie są tak bardzo niemili, agresywni, no ale to już nie będę wchodziła w większe szczegóły. Ale no, to są właśnie szczegóły, które trzeba opowiedzieć. Ktoś uszczypnął w nieodpowiednie miejsce, ktoś popchnął? No, na przykład wczoraj jechaliśmy taką bardzo wąską uliczką i okazało się, że pan nam powiedział, że tam jest sklep, okazało się, że nie ma. Więc mamy duży samochód i chcieliśmy po prostu wjechać w taką bramę pensjonatu i zawrócić. Tak. Na co pani wyszła z awanturą, że too many cars i tak nam stanęła, zatronowała bramę, żebyśmy nie wykręcili. No kurczę, no wykręcić nie można? No to jest takie notorycznie. To jest, znaczy ja byłem w Chorwacji w tym roku na wakacjach. I też mam inne spostrzeżenia, ale nie byłem vanem, byłem samolotem i samochodem. Ja byłem w takiej miejscowości Marina pod Splitem, 20 parę kilometrów, bardzo spokojnej miejscowości, która jest na nowo odkrywana przez Chorwatów, bo kiedyś w latach 60. to było takie urokliwe miejsce, do którego jeździli, potem o nim zapomnieli. A potem chciałem zobaczyć po prostu, bo bardzo mi się podoba, że Split, że jego centrum jest położone na ruinach starego pałacu. Chciałem zobaczyć, jak ten Split wygląda i wybrałem się również na wyspę Chwar. Także... Czyli ty jesteś teraz głosem, że polecasz jednak. Nie, wiesz co, ja też z innej perspektywy niż Magda te Chorwacje widziałem, bo ja trochę pływałem, trochę jeździłem, ale autem, trochę jeździłem, ale wiesz, na pewno wydałeś więcej pieniędzy. Na pewno Chorwacja jest taka jak Polska w latach 90., jeżeli chodzi o autobusy, to jest beka, że tam jeżdżą autobusy absolutnie jak chcą. To znaczy ja 3 razy szedłem, żeby się dostać autobusem z Mariny do Splitu i za każdym razem ten autobus nie przyjeżdżał. A przystanki wyglądają tak jak właśnie w Polsce, takiej szarej, komunistycznej. Ja wrzuciłem nawet relację na Instagram swój, bo po prostu stałem na takim przystanku, który wygląda jakby bomba w niego uderzyła, a potem jeszcze przyjechali ludzie, którzy wysypują śmieci i wysypali śmieci i pojechali dalej. Wyglądało to koszmarnie, ale dobra, nieważne. Powiedz coś, Magda, o tym swoim... Do tej Chorwacji... No? Tak, tylko chcę dodam jeszcze, jeżeli chodzi o Chorwację, no to mi się też to zależy. Ja jestem tutaj 5. raz, mój mąż 10 lat jeździł z rodzicami tutaj na biwakowanie i było bardzo okej. Okay. Wydaje mi się, że to się trochę zmieniło i też ja nie uważam, że Chorwacja jest zła, bo uważam, że jest przepiękna, malownicza, ale to nie jest dobre miejsce na pojechanie vanem, na pewno. Okej. No tak, vanem to już inna, jak mówisz, to może być zupełnie inna perspektywa. Trzymasz ten swój kubek w dłoni i słyszałem, że sama go zaprojektowałaś. Jakbyś coś więcej o nim mogła powiedzieć. Tak. I tak się żyje, bo to jest moje takie hasło życiowe i tak się żyje, kocham góry, naturę, także zaprojektowałam kubek, bo ja w ogóle bardzo lubię pić herbatę i mam taki rytuał herbaty, że najpierw parzę czarną herbatę, to oczywiście jest Lipton, czekam, aż ona się trochę wysudzi, daję miód, bo bardzo lubię miód, ale oczywiście trzeba poczekać, aż się wystudzi, żeby on nie stracił tych właściwości odżywczych, no i potem dodaję cytrynę. A ten kubek stworzyłam, bo jak moja książka okazała się bestsellerem, to zrobiłam taką edycję limitowaną 3000 sztuk i do niej właśnie były takie kubki, można było sobie je kupić, emaliowane, je można na gazówkę używać i też do ogniska, także takie bardzo fajne, podróżnicze. Czy tak to jest taki kubek, który sobie można położyć na gazie i od razu w nim zagotować wodę na przykład?
Wspaniale, tak, zazdroszę takich kubków. To są fajne. Możesz tak kupić pewnie. Tak, kupić od razu. No mogę. Jest tak zareagowałeś, że ja też musiałem tak zareagować. No. Ale masz rację, mogę taki kubek kupić jak najbardziej. Oblałaś się kiedyś herbatą? Nie, raczej nie. My mamy nasze żółte kubki, też je lubimy. Ja zawsze dobieram, słuchaj, pod kolor kubka, kolor mojej koszuli. Popatrz, jak to ładnie koresponduje. Widzisz? Wszystko się zgadza, więc to jest taki mój... Idealnie, to jest taki mój sznyt. A jak wyglądają poranki wasze w różnych zakątkach Europy? Jakbyś jeszcze opowiedziała, czy to się trochę różni, czy inaczej wygląda poranek, śniadanie, nie wiem, w Serbii, w Chorwacji, w Czarnogórze, czy to jest generalnie wszędzie podobnie? Oczywiście, jeżeli chodzi o śniadania, to my najbardziej lubimy śniadania meksykańskie i tureckie. W zeszłym roku, pół roku mieszkaliśmy w ogóle w Meksyku. No i się różnią, ale my zazwyczaj lubimy śniadanie słone, też jesteśmy dużymi fanami śniadań polskich. I lubimy taki slow life, też bardzo lubimy sobie dłużej pospać, także rano spokojnie, herbatka, śniadanko, na chillu. I też temu sprzyja wanna, żeby to po prostu życie było takie w rytmie slow. A propos herbacianych rzeczy, mam jedno pytanie, bo wczoraj widziałem, tutaj chciałem pozdrowić Wiolkę Walaszczyk, która jest przeziębiona i ona dodała świeży imbir do herbaty, prosto do herbaty. Ale to jest ekstra. To mogło być również oczywiście herbata czarna, yellow label. I jestem ciekawy, czy wy też byście tak zrobili? Ja bardzo lubiłem herbatę zawsze z imbirem. My tu akurat nie mamy imbiru, ale jakby był, to bym polał. Nie, przepraszam, nie imbir, czosnek, chodzi mi o czosnek. A, no bo jak jesteś chory. Właśnie, ale na chorobę to może być jakiś strzał w dychę. Znaczy, ale imbir też ponoć uzdrawia, znaczy pomaga. Ale imbir to jest smaczna rzecz, nie? To jakby... A czosnek nie jest smaczny, znaczy nie w herbacie. A to jest ząbek. No dobra, ale jak na przykład jesz makaron, to zawsze tam element czosnku. Masz taką zgniatarkę i potem tak posypujesz. Moim zdaniem to jest hardkorowe, ale muszę, jak będę przeziębiony. Już się nie mogę doczekać, kiedy będę przeziębiony, żeby móc to spróbować. No tak, to wtedy spróbuję. Masz bardzo ładne tło za sobą, pani Magdo. Nie ukrywamy, dziękuję, że trochę zazdrościmy tobie, ponieważ my mamy tło zupełnie inne. Za nami jest szara ściana i zegar, który jest nienastawiony. I musimy też się męczyć sami ze sobą, co nie jest zbyt fajne dla nas. Tak. Jakbyś chciała nam opowiedzieć na przykład najlepszy dowcip, jaki znasz. Masz czas na niego, żeby nam opowiedzieć? Nie, tak dobra, serio. A dlaczego nie? Dlaczego nie? No bo to nie jest moment na dowcipy, jest? Zawsze jest moment. Zawsze jest moment. Będzie za 17 minut, jak będzie Karol. Magda, na koniec jeszcze, jakbyś powiedziała, takie top 3 miejsca, które odwiedziliście z vanem i które po prostu wiecie, że do nich możecie w ciemno wracać i zawsze tam będzie po prostu fajnie. Vanem. My dopiero vanem podróżujemy od 1,5 roku i myślę, że takie top, jeżeli chodzi o podróże vanem, to zdecydowanie Rumunia, super przyjazna vanna i fersom. Myślę, że też Serbia jest wspaniała i Albania, ale takie moje top podróżnicze, nie vanem, to Kazachstan i Kirgistan. Byłam tam w solo podróży i to wspaniałe miejsce. No dobrze, to dziękujemy bardzo serdecznie. Magda Staszewska, Traveling Onion, tak. Polecamy Instagram, polecamy kubki, polecamy książkę. Blaszane kubki. Nie do... tak. Emaliowane kubki. No, zgooglujesz sobie potem, trudne sobie słowo. Zgoogluję, co znaczy kubek w ogóle. Tak, co to znaczy kubek. Dziękujemy ci bardzo, bardzo gorąco, Magda. Tak jest, i teraz jakbyś zrobiła taki ostatni skok na bombę na przykład, to byłoby świetne zakończenie. Chyba za dużo od niej wymagasz tutaj w tym momencie. Dobra, i teraz, moi drodzy, łączymy się za chwilę z dziewczyną, która zdobyła wicemistrzostwo świata w biegu na 400 metrów. Nawet jęczyłem maraton w Łodzi w rok temu. Nie biegałem tak szybko. To będzie Natalia Kaczmarek, ale zanim Natalia Kaczmarek, to taka krótka zapowiedź filmu Natalii Kaczmarek, który będzie mieć premierę dziś na kanale sportowym. Jak tego nie zrobię? Nie do rady. Ja pierwszy już biegam do wolno. Jest ciężko, co mam powiedzieć? Co? Jest lekko. Ja tak czytałem i słuchałem ciebie, że jesteś pewna siebie, jesteś silna i... No właśnie, wiecie, to się ze mną stało. A to widzisz? Każdy może mieć gorszy dzień. No zgadza się. Mój właśnie nastąpił. No cóż, tydzień trwa. Tak, jestem z siebie dumna, że dałam radę w taki okropny dzień. Wróciła moja pewność siebie. To ja powiem jak w amerykańskim kinie.
This summer in kanał sportowy Before the Medal Natalia Kaczmarek mówi. To wszystko u nas za parę godzin, ale teraz sama Natalia, która jeszcze nie wie, co ją czeka, bo my jesteśmy już rozbrykani z Czarkiem i dzień dobry. Będziemy na pewno rozmawiać dzień na dziwne dobry. Tematy, ale też będziemy rozmawiać o bieganiu. Witamy cię, Natalia, bardzo serdecznie i gratulujemy tego fantastycznego występu na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. Tak jest, wielkie brawa. Dzień dobry i dziękuję bardzo. Mamy twoje buty na stole. Więc już nie masz w czym biegać. Sytuacja nie jest za dobra. Nie jest za dobra. Nie wiem, w czym ty teraz trenujesz, bo po prostu daj nam twoje buty i powiedzieli, że masz przegwizdane teraz. Na razie nie trenuję. Bo nie masz butów. Musicie oddać. Ja bym się czuł skrępowany, jakbym był na Skype'ie i bym widział, że dwóch prosiaków ma twoje buty. Ma moje buty na stole. To by było dziwne. Magda była przed chwilą, za dużo się dzisiaj dzieje. Natalia, powiedz mi, jak się kręci taki film? To znaczy w momencie, kiedy ty musisz dopuścić do siebie kamerę, dopuścić do siebie osobę, która ten film kręci, czujesz się komfortowo? Czy jednak jest takie coś, że ktoś za tobą ciągle chodzi i to w jakiś sposób stresuje? I też może jak długo... Ile czasu potrzebowałaś, żeby się do tego przyzwyczaić? Ja jakoś nie miałam z tym problemu. Po prostu starałam się robić swoje i nie myśleć o tym, że ktoś jest z kamerą obok mnie, tylko trenować, szykować się normalnie i nie przejmować się tym. I wydaje mi się, że wyszło to dosyć naturalnie. A czy to było tak, że osoba, która ten film kręciła, miała dostęp absolutnie do każdego miejsca, mogła na przykład wejść do szatni i patrzeć na ciebie w tych ostatnich chwilach przed biegiem, czy w tym miejscu, w którym się rozgrzewacie, czy jednak postawiłaś jakąś granicę? Tutaj to nie ode mnie zależy, ale do call roomu, czyli miejsca, w którym jesteśmy bezpośrednio przed startem, nikt nie ma wstępu, nawet trenerzy, tylko my tam możemy wejść i to w zasadzie bez żadnych rzeczy, bo tam nam wszystko zabierają, nawet nie możemy mieć żadnego telefonu ze sobą, więc tam akurat nikt nie miał dostępu, ale tak to w większości miejsc tak. Ja muszę powiedzieć, nie wiem, czy wiesz, Czarku. Opowiadaj. Na pewno nie wiesz, ale może wiem. Magda połączyła... Co ja mam z tą Magdą? Za dużo Magd dzisiaj. Natalia połączyła dzisiaj, znaczy niedawno, połączyła zdobycie srebrnego medalu z innym ważnym dla niej wydarzeniem. Z imieninami? Strzelam, obstawiam. Nie trafiłeś. Aj. Otóż Natalia niedawno świętowała 5. rocznicę związku ze swoim chłopakiem, z Konradem Bukowieckim, który jest... No jest. Kulomiotem. On jest kulomiotem. On normalnie jest. Też jest lekkoatletą, jest duży. Także Natalia lubi dużych mężczyzn. Wysokich, mocno zbudowanych. Dlaczego mi to mówisz tak prosto w oczy? Jaka jest recepta, Natalia? Jaka jest recepta na takiego wielkiego chłopa? Jak go wyrzucić? jak go wykarmić może? Oni dużo jedzą. Nie, ale jak wy się poznaliście? Jak ten związek trwa? No bo to jest 5 lat i chyba już jesteś narzeczoną, tak? I to jest drugie pytanie. Z tego, co słyszeliśmy. Czy wyprzedziliśmy oświadczyny? Nie, tu akurat w tym roku również doszło do oświadczeń, więc tak, jesteśmy narzeczeństwem. Ale myślę, że do tego doszło tak zwyczajnie, bo jeździmy razem na zgrupowania i widzieliśmy się na zgrupowaniach, więc tego czasu i tak spędzaliśmy sporo razem. No i jesteśmy z podobnego środowiska, byliśmy na tych zgrupowaniach, gdzieś tam się zauważyliśmy, zaczęliśmy rozmawiać i tak wyszło. I tak jak mówię, wydaje mi się, że to jest dużo, dużo łatwiej, bo ja mało czasu spędzam w domu. Większość jestem jednak na wyjazdach, a tutaj dzięki temu, że Konrad też trenuje, może ze mną... Znaczy też po prostu jeździ i na przykład w Budapeszcie też był ze mną, bo też startował i to jest duże ułatwienie. Mówi się czasami, że nie bierz osoby ze swojej grupy, ale chyba w świecie lekkoatletycznym trudno o związki z innych, powiedziałbym, środowisk, no bo siłą rzeczy wy cały czas jesteście na zgrupowaniach, no i najbliżej funkcjonujecie ludzi też, którzy są na zgrupowaniach. Właściwie to nie wiem, bo wydaje mi się, że tych par w lekkiej nie ma za dużo. Jesteśmy my i może jeszcze jedna para, a tak to większość jednak ma po prostu ludzi spoza sportu, z tego co wiem. W sensie są związani z ludźmi spoza sportu, więc jednak się tak nie łączy. Może mamy trochę dosyć siebie, jak jesteśmy na tych zgrupowaniach. Nie wiem, ale no u nas to jakoś działa. A ja powiem ci szczerze, to jest troszeczkę odbiegam od tematu, że pierwszy raz w życiu trzymam buta. To są kolce lekkoatletyczne. Który służy do biegania właśnie. Tak. I on ma takie niesamowite kolce. Czy drapałaś się kiedyś nimi po plecach na przykład? Czy to już jest takie za ostry na przykład kolec? Szczerze. Nie drapałam się nimi po plecach, ale ostatnio niestety podrapałam się nimi po nodze i chyba jest za ostro, poleciała mi krew. Czyli drapałaś się nogą, mając go na nodze, tak? Ja też tak czasem robię. Nie, miałam je już w rękach i niechcący po prostu podrapałam się nimi. A, to ja jednak też miałem w rękach. Tak, to ja tak jednak nie... Ja muszę powiedzieć, że przebiegłem w butach New Balance 3 albo 4 maratony, natomiast no były to absolutnie zupełnie... Ty, no ale dotknij sobie. No wiem, ja wiem, ale Czarek, ja kiedyś nawet miałem na nogach kolce. Robisz wszystko, żeby przerwać, chcesz mnie stłamsić, najpierw byś mi plunął w twarz. No dobra, no. Pierwsze, co pomyślałem, to naprawdę jakby się nim podrapać po plecach.
No tak, to jest naturalny. Czy jestem odruch. Dziwny, czy to jest mogę normalne? Się nie podrapać po plecach. Dziękuję, o tym tylko chodzi. Bardzo proszę. Zawsze. Ale nie mnie, nie, ciebie. Siebie, rozwalisz siebie. Mi nową koszulę. Rozwaliłem, to prawda, ale to nieważne, ta koszula była i tak z second handu. A już teraz tak poważnie, Natalia, po zdobyciu tego medalu, ty poczułaś, że zrobiłaś coś wielkiego, że osiągnęłaś coś, co się na stałe zapisze w historii polskiej lekkoatletyki, czy po prostu poczułaś taką ulgę, że to już jest za tobą i że jest to srebro, że nie myślałaś o tym, jaka jest waga tego, czego dokonałaś przed chwilą? Na początku na pewno dużą ulgę, że właśnie jest już po biegu, że mam ten medal, a później faktycznie zaczęłam sobie uświadamiać, że jest to duża rzecz. Myślę, że ludzie też zaczęli mi to trochę uświadamiać, bo bardzo się ekscytowali moim medalem wszyscy. No i zaczęłam właśnie sobie myśleć, że faktycznie nikt na 400 metrów nie miał tego medalu na Mistrzostwach Świata jeszcze. Zresztą ostatnia też biała kobieta miała chyba w 2009 roku, więc uważam też to za jakieś zapisanie się w historii. Więc jestem bardzo dumna, ale myślę, że potrzebowałam chwili czasu, żeby to do mnie dotarło. Nasz czat pyta, czy masz smaka na rekord Ireny Szewińskiej. Przypominamy, że ten niesamowity wynik, który był kiedyś rekordem świata, to przepraszam, aż z wrażenia mi głos odebrało, 49-28. Nie, możesz powiedzieć pomidor, jakby co. Nie, no już dostaję to pytanie średnio z 20 razy w miesiącu. Dziennie. I oczywiście, że chciałabym go pobić, ale no to nie jest takie łatwe, wszystko musi się zgrać. Weszłam na dużo, dużo wyższy poziom. Mam nadzieję, że jak dalej się będę tak poprawiać, to po prostu będę się do niego zbliżać i może się uda. Fajnie by było też zapisać się i w takiej historii, ale no nie jest to takie łatwe. No wiadomo, to jest w ogóle niesamowite, co robisz. Mistrzostwo... Przepraszam, że tak na poważnie wjechałem, ale... Mistrzostwa świata w lekkoatletyce, bo nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, to jednak nie jest meeting, gdzie często jest po prostu jeden występ, tylko tych występów jest kilka. Ty miałaś ile biegów dokładnie, zanim łącznie z finałem? Indywidualnie miałam 3 biegi. No właśnie, jak to taktycznie rozegrać, Natalia, żeby się z jednej strony nie przemęczyć, no ale z drugiej, żeby nie pobiec za słabo, no bo może być stres, że człowiek wtedy nie zakwalifikuje się do finału. Ja wiem, że ty z twoim trenerem bardzo mocno analizowaliście poszczególne biegaczki, no i też na półfinał, też na bieg finałowy mieliście swoją taktykę. Jakbyś mogła coś o niej więcej od strony już sportowej opowiedzieć, bo jak czytałem o Marku Rożeju, no to jest, słuchaj, powiedziałbym Pep Guardiola lekkoatletyki. On wszystkie walki miał rozpisane. Tak, tak, on zna wszystkich, akurat interesuje się bardzo wynikami, zresztą ja też tak mam, więc też znałam wszystkich. No, jedyne, na co mogłam sobie pozwolić, to oszczędzanie się trochę w eliminacjach, bo tam faktycznie było nieco luźniej, ale to też nie jest tak, że od początku biegnę wtedy wolniej, można powiedzieć, tylko przez te 300 metrów biegłam właściwie tak samo jak w półfinale, tylko ostatnie 100 mogłam kontrolować, no i to mi pozwoliło zachować sporo sił, bo następnego dnia już był półfinał, no i tutaj nie mogłam się oszczędzać, już bardzo się zmęczyłam, bo chciałam wejść z pierwszego miejsca, żeby mieć też lepszy tor, bo później to z którego miejsca wchodzimy, ma znaczenie, jakie tory losujemy. Więc ja chciałam wejść z pierwszego miejsca, no i tutaj wyszedł całkiem szybki bieg, właściwie mój najszybszy na tych mistrzostwach w półfinale. A później były 2 dni przerwy, więc było dużo czasu na tą regenerację i mi się udało zregenerować, myślę, że większości dziewczynom też, chociaż te wyniki w finale już były nieco słabsze właściwie u wszystkich oprócz zwyciężczyni, ale to też wynika, wydaje mi się, że z dużych emocji i szalonego tempa, bo tam każdy bieg po prostu bardzo, bardzo szybko i to nie zawsze działa na naszą korzyść, bo każdego mocno odcięło na ostatnich 100 metrach, no ale to jest finał Mistrzostw Świata i tam po prostu mało kto kalkuluje. Jak się odbywa takie losowanie? Bo to mnie trochę zaciekawiło. Powiem szczerze. To jest wszystko rozpisane, ja nie chcę się pomylić, ale jeżeli są 3 półfinały, to 3 pierwsze miejsca i najszybszy czas z drugiego miejsca są losowane między torami 4, 5, 6, 7. Aha. Później następne 2 miejsca to są tory 4, 8... czy 3 i 8, bo nie pamiętam, czy powiedziałam 4, chyba 3 i 8 i później małe Q, czyli te, które wchodzą z czasem, to są tory 2, 9. Ja nie wiedziałem, że to jest aż tak trudne pytanie, przepraszam bardzo. A powiedz, powiesz, że ciągniecie zapałki na przykład. A powiedz, Natalia... Nie, to zależy od miejsca. No właśnie, jaki tor masz ulubiony i dlaczego ten, a nie inny? Z którego się najlepiej biegnie 400 metrów? 400 metrów, no mi się najlepiej biega 5-6 tor, ale tak naprawdę myślę, że z każdego mogę dobrze pobiec, bo często jakoś trafiam tory zewnętrzne, czyli na przykład 8 i też potrafiłam zrobić rekord życiowy, więc wydaje mi się, że jak się jest dobrze przygotowany, to z każdego się pobiegnie, ale zazwyczaj najbardziej lubię 5-6. Marileida Paulino z Dominikany, tak nazywa się zawodniczka, moi drodzy, która została mistrzynią świata. Czy to jest
lekkoatletka będąca dzisiaj jednak nieco poza zasięgiem, czy absolutnie po takim biegu, jaki miałaś w Budapeszcie i generalnie po twoich ostatnich tłustych sportowych latach, to w ogóle tak na to nie patrzysz i jesteś przekonana, że przy dobrym dniu, choćby na przykład w Paryżu, czego życzę, będziesz w stanie ją pokonać? No myślałam, szczerze mówiąc, że jest nie do pokonania, bo w tym roku złamałam właśnie 49 sekund, dla mnie na razie ta granica no, jest troszkę za daleko. I w Budapeszcie też była bardzo dobrze przygotowana, tutaj no, wygrała z zdecydowaną przewagą, ale na przykład w Chorzowie, kiedy biegłam podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej, też ona biegła za mną i czekałam do ostatnich metrów, kiedy ona mnie wyprzedzi, bo ona była tor za mną, a nie wyprzedziła mnie aż do mety i wygrałam, więc wiem, że da się z nią wygrać, jest do pokonania, ale no... Zobaczymy, oby to było w Paryżu. Przypomnę też, że Natalia, moi drodzy, zdobyła w Tokio w sztafecie mieszanej, co miałem okazję komentować na antenie radia i wtedy też straciłem głos, tak jak teraz. Złoty medal na 4x400 metrów. Trochę ci brakowało tego, że teraz w sztafecie nie biegłaś, no bo jednak rozumiem, że występ indywidualny jest ważniejszy i dlatego skupiłaś się na tym, żeby się nie przemęczyć w tym Budapeszcie. Biegłam w sztafecie damskiej. Więc biegłam w sztafecie, ale tak, nie biegłam w sztafecie mieszanej. No, było mi trochę przykro, wiadomo, wolałabym wspierać tutaj moich kolegów i koleżanki, bo to ja lubię biegać w sztafetach, to jest fajnie przeżywać razem te emocje. Mamy też piękną historię właśnie w sztafecie. Dużo medali było zdobytych, więc oczywiście chciałabym w niej biegać, ale tutaj program minutowy w ogóle na to nie pozwalał. I właściwie tylko jedna dziewczyna, która była w finale na 400 metrów, biegała ten miks i poszło jej średnio, jeżeli ma być szczera. Więc myślę, że to była dobra decyzja, no i tutaj nie chcę już na ten temat się zastanawiać, ale no, jeżeli był inny, był inny plan minutowy, byłabym w stanie to pogodzić. Niestety tutaj, no, organizatorzy nie wiem, dlaczego tak zrobili, że w zasadzie, tak jak mówię, większość osób z indywidualnych biegów zrezygnowało z tego miksa. Natalia, tak się zastanawiam, bo tutaj padło pytanie na czacie z uśmiechem, nie wiem, może ktoś z twoich znajomych, jaki jest twój ulubiony fast food? Ja jeszcze tylko dodam, jak to wygląda z dietą, no bo zakładam, że wy jako lekkoatletki z jednej strony musicie ją trzymać, ale z drugiej wiem, jak wygląda wasz trening i no, przepalacie bardzo dużo kalorii, więc też to jedzenie musi solidne wpadać, żeby uzupełniać braki. Tak, no ja na pewno jem dużo i nie ograniczam się z jedzeniem. Nie mam też problemów z wagą, więc no nie muszę się po prostu ograniczać, bo nie tyję na razie za dużo. Nie wiem, czy to się zmieni później. Ale faktycznie dużo tych kalorii spalamy, więc ja się nie ograniczam i jeżeli mam ochotę na pizzę czy burgera, to raczej też sobie nie odmawiam, ale na co dzień staram się raczej jeść zdrowo i nie jeść jakichś tam przekąsek, ale też zakładam, że to może chodzić o lejsy, bo ostatnio dostałam po starcie lejsy z zieloną cebulkę, powiedziałam, że to jest mój ulubiony przysmak i widziałam, że dużo ludzi na to zareagowało. Oj, byśmy sobie lejsa zjedli. O, jakbym teraz opierdzielił takiego lejsa jak złoto. Ja mam pytanie, bo to pewnie i tak to pytanie się na czasie pojawi zaraz. Powiedziałeś, że mieszana sztafeta, chodzi o płeć czy o kolor skóry? Tak, chodzi o płeć. Nie, to na pewno się pojawi. Na Czarek. Pewno się pytanie takie pojawi. 100%. On dzisiaj nie wziął leków, przepraszam. Opowiedz o swoich... Mnie nie stać. No bo mi mówią, piszą, że twoja siostra również będzie biegać. Znaczy, ty masz dwie siostry, tak? Dobrze kombinuję? Tak, mam dwie siostry. Marta i Alicja. I to jest tak, że one obie biegają, czy jedna biega i na jakim poziomie, i czy to będzie taki klan kaczmarków, jak nie wiem, klan Ingebrigtsenów, że po prostu zaraz zdominujecie światowe bieżnie? Jak to wygląda? No niestety chyba nie zdominujemy tutaj światowych bieżni, przynajmniej nie w tyle osób, bo moja starsza siostra już jest po karierze, że tak powiem. No jej kariera była krótka, ale faktycznie biegała, miała epizod i podobno była bardzo, bardzo dużym talentem. No niestety coś tam po drodze poszło nie tak i skończyła trenować. A moja młodsza siostra za to biega cały czas, no za sobą ma troszkę gorsze sezony, jakieś tam zmiany. I teraz chyba mogę powiedzieć, że przychodzi do mnie do grupy, więc będzie trenować ze mną i z moim trenerem i mam nadzieję, że to przyniesie nowe rekordy życiowe. No czekamy, szczególnie na Paryż, bo myślę, że to może być... Oj, w Paryżu będzie grubo. Fenomenalny występ i Natalii, i pozostałych dziewczyn, tam będziemy oglądać i 400 metrów, i sztafetę 4x400 metrów, i mieszaną czarką damsko-męską, tak? Pojawiło się takie pytanie na czacie, chciałbym tylko powiedzieć. Tak. Pan Lens Wenz. Czyli ty po prostu zadałeś... Tym, tak, uprzedziłem to. Wyszedłeś przed szereg. Czekamy na to, co się wydarzy. I też czego mamy ci życzyć? Zauważ, że Natalia jest rocznik 98, czyli jest od ciebie 2 lata młodsza i zdobyła medal olimpijski, złoty i wicemistrzostwo.
Co ty osiągnąłeś w swoim życiu? Co ty osiągnąłeś w swoim życiu, ja cię pytam. Gapek, za każdym razem, jak ktoś jest młodszy, się pojawia młodszy, to Gapek po prostu wali mi plaskacza mentalnego w twarz, że ja nic nie osiągnąłem. No tak, ale zobacz, Gapek, ona jest... długo zabije, to będzie przy ciebie. Ona jest atrakcyjna i jeszcze dodatkowo utytułowana. No ty jesteś sobą. Czego ci życzyć, Natalia, na koniec naszej rozmowy? To było Natalia, przepraszam, że byłaś świadkiem tego. Nic się nie stało. To było straszne po prostu, co on zrobił. Ja zawsze mówię wszystkim, żeby życzyli mi dużo, dużo zdrowia, bo w zasadzie motywację i taki mental do treningów mam i wierzę w to, że jak będę ciężko trenować, to te sukcesy będą. I ty musi być tylko zdrowie, no bo bez zdrowia niestety tutaj ciężko o trenowanie. Szczególnie, że twój sport, twoje bieganie jest no 400 metrów, co prawda mi się nie zdarzyło, ale jak rozmawiałem parę razy z dziewczynami, ja tylko maratony biegałem, ale to jest jednak takie połączenie szybkości z wytrzymałością i dla wielu to jest bardzo trudne, żeby znaleźć ten balans. Tobie się to udaje. Są chyba takie treningi, z tego co mi opowiadały twoje koleżanki ze sztafety, na przykład Gosia Hołub, że no, kończy się na czworakach i nawet brutalnie mówiąc, wymiotując ze zmęczenia. No myślę, że nawet mogą się zdarzyć więcej niż raz w tygodniu takie treningi. No cały trening na 400 metrów nie jest zbyt przyjemny. Zresztą po zawodach też nie jest zbyt przyjemnie. No trzeba polubić się po prostu z tym bólem, trzeba być trochę szalonym, bo na pewno to nie jest łatwe. Ale wydaje mi się, że warto. No warto, ale tak jak mówię, kiedyś miałem okazję godzinę robić wywiad taki już bardzo serio z Małgosią Hołub-Kowalik i po prostu jak mi opowiadała o tym treningu, to miałem ochotę tak się kłaniać i mówić, wow, jestem naprawdę pod wrażeniem, że to znosisz, bo to i mentalnie, i fizycznie wydaje się być niezwykle ciężkie. Dziękujemy bardzo serdecznie, moi drodzy, we współpracy z New Balance o 12 u nas dzisiaj, jeszcze mogę powiedzieć this summer, bo to 31 sierpnia, jeszcze nie ma września, premiera filmu o Natalii Kaczmarek będzie, będą te buty również. Nie będzie się nimi drapać po plecach, to już ustaliliśmy. Nie wiemy tego, a może będzie. I po prostu nie chciała tego zdradzić. Prawdopodobnie się podrapie raz nogą o nogę. To jest normalna też rzecz. To jest normalna rzecz, bo nogi drapią. Znaczy swędzą, dlatego wtedy się drapiesz. Dziękujemy, Natalia, bardzo serdecznie, że wstałaś. Dziękujemy, że byłaś z nami. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Oglądamy ten film. Jak słyszeliście, fantastyczna sportsmenka, inteligentna, wygadana dziewczyna. To prawda. Życzymy samych złotych medali i jak najmniej rozmów z Gabkiem. Tego też sobie życzę. To będzie na pewno wtedy życie łatwiejsze. Tobie to będzie trudniej. Tego sobie nie życzę. Moi drodzy, za chwilkę Karol Modzelewski, ulubieniec Ordo Iuris. Chciałem powiedzieć Lordo Iuris, ale... Lordo Iuris. Lord Vader. Ale wcześniej twoja sonda. Wcześniej moja sonda. Dużo padało deszczu i to wszystko, co chciałem powiedzieć. Ma padać o 12. Więc wspaniale. Więc myślę, że mamy jakieś 6 sekund, żeby ogarnąć dobrą sondę. 6 sekund. Challenge accept. Witam pana serdecznie. Czy siwy to taki specjalny kolor, czy naturalny? Dziękuję bardzo. 6 sekund. Czy to jest ten najsłynniejszy boys band Piękne Berety? Dzień dobry, przepraszam bardzo, bo zaczyna padać, a ma pan ognie na spodenkach. Czy trochę się pan boi, że one się znikną na przykład? Nie, ogrzeją i odparują wodę. To jestem z telewizji, więc można coś osiągnąć? Można? Można? Można. Brawo, tak, mój tata, zróbcie mi zdjęcie. Dziękuję bardzo. Czy lata 70. to są najlepsze lata, ponieważ wtedy się kochało jeans. 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 Mamy. Pan jest w jeansach. Dzień dobry, przepiękna torebka. Gdzie pani ją kupiła? A wie pani co, nawet mnie to nie interesuje. Ile powinno zmieścić się pirani? Nie, powiem, pirani w akwarium, nie dosyć, dosyć niedużym. Jak wchodzi się na IKEA i daje się kategorię, tam sklepika, i wchodzi się w kategorię nieduże akwaria, to ile tam wejdzie pirani? Może się pomylić o 300 sztuk. A nieduże to jest... Nie mogę tego powiedzieć, bo to jest zbyt duża podpowiedź. Dobra. Ilość powiedzieć? Ilość. Liczbę? Tak. 6. Aj, nie. 3. Tylko 3. Naprawdę, możecie to sprawdzić, coś do sprawdzenia. Wielki niedźwiedź jest za wami. Uważajcie, jest wielki niedźwiedź za wami. Nie daliście się nabrać. Brawo dla was zwycięstwom. Witam pana. Wielki niedźwiedź jest za panem. Wielki niedźwiedź jest za panem. Nieprawda, nie ma to niedźwiedzi.
Jesteśmy z telewizji Dziel się i może pani by się podzieliła parasolem ze wszystkimi na plaży na przykład, czy jest taka szansa? Ma no dzielimy się. No, a pan teraz bez parasola? No pan tak, no nie wiem. Mężczyźni mają gorzej. Pan, no, jest, no właśnie, i z tym pytaniem podchodzę tak naprawdę. Czy tak, mężczyźni mają gorzej? Nie pytam pana, bo ma pan gorzej, więc nie. Chodź, bo nasza kamera jest zepsuta i musimy mieć bardzo blisko kamerę. Chodź bliżej. Jakieś dzikie pytania? Nie, żadne dzikie pytania, tylko po prostu się uczę, więc będę prawdopodobnie bardzo zestresowany. Panie mi mocno pomogą w tym wywiadzie? Dobra. Też do końca nie wiem, czy dobrze mikrofon trzymam, więc spróbujemy. Jak u pani na przykład, czy wszystko w porządku, czy ten? Wakacje? Tak. Dobre wakacje były? Bardzo dobre. A jak pani na przykład myśli, czy wakacje były dobre w tym roku? A w jakim sensie dobre? Czy na przykład ktoś zaginął, ktoś się odnalazł? Jak dla mnie, u mnie w rodzinie? Tak. Nie, wszyscy na szczęście się znaleźli i nikt nie zaginął. Jasne, jasne. Mm. A pani na przykład, najlepszy moment w wakacje? Pani... Dzisiaj. Dzisiaj jest najlepszy moment? No w sumie... Czy to dlatego, że ja tutaj jestem? Czy to niekoniecznie. Zupełnie nie? Niekoniecznie, nie. Dlatego, że koleżanka przyleciała. A przepraszam, ja nie było słuchać. Tak, ja tak, mówię, tak. Dzień dobry, przepraszam panią. Czy umówiłaby się pani z tym gościem? Myślę, że tak. A czy z tym gościem? Nie. Przykro, Adam, mówiłem ci. Jesteś singielką, jesteś samotna? Dzwoń. Proszę państwa, po mojej lewej stronie człowiek o imieniu Karol, o nazwisku Mozelewski, wuj, jesteś na pewno kogoś wujkiem, syn też kogoś, ojciec jeszcze nikogo. Kochanek, gabka. Podróżnik, człowiek renesansu. Mozelewski. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam pana. Witam pana, redaktorze Gabku. Witam serdecznie, witam, bardzo mi miło. Siemanko. Na starcie chciałbym przeczytać pytanie z czatu, które mnie rozbawiło bardzo. Masz do wyboru i to jest pytanie od pana Gabriela. Co byś wolał? Bić się z orangutanem posiadającym miecz raz w roku, czy bić się z kurczakiem za każdym razem, gdy wchodzisz do auta? Rozumiem, że bijesz się w aucie. Czy ja też mogę mieć miecz? Nie. No nie, bo nie chodzisz z mieczem, ale, nie? Ale orangutan ma. Orangutan ma, ale ty nie możesz mieć. No to kurczak. Ale stary, orangutan bez miecza też by dał radę, nie? Nas zabić. A no są silne, ale kurczak w takim razie... A ja nie wiem, czy orangutan by utrzymał miecz. No właśnie, może ten miecz jest tak naprawdę podpowiedź dla nas. Ale tak. Wy się nie skupiacie w ogóle na kurczaku, a kurczaki potrafią być naprawdę złośliwe. No kurczaki są mega złośliwe. Raz mi kurczę zabrał... Raz mi kurczę coś zabrał. Ale dobrze, te pytanie może jeszcze wróci. Widzę, że twoi ludzie już się pojawiają powoli na czacie. Karol. A może moje, może wasi, tylko mnie lubią po prostu. Też cieszę się, że redaktor Gapek tak ładnie się ubrał, skoro ja przyszedłem. Nie mam. Krawata, co prawda. Czyli ale ja założyłem swoją najlepszą wyjściową koszulę. Nie mogę powiedzieć historii, dlaczego ją dzisiaj założyłem. No bo ja tu jestem. No ty też. Ale patrz, jak ładnie wygląda w kamerze. Idealnie pasuje do tego enturażu porankowego. Ja nie wiedziałem, mój drogi, że ty byłeś prezenterem w RMF-ie. W RMF-ie, już tak. Przechodzimy na twoje fakty. Wiesz co, to było, kurczę, kiedy to było? Z 2 lata temu, 3 lata temu miałem swoje pasmo popołudniowe, weekendowe. Okej. I to było akurat o tyle fajne, że mogłem sprawdzać, na ile można sobie tam pozwolić. I? Bo przekroczyłeś granicę. No właśnie nie. Tarka oni... by wyrzucili po pierwszej audycji, 100%. Bo właśnie o dziwo nie, dlatego że oni tam byli nastawieni naprawdę na... znaczy wiedzieli, kogo biorą, wiedzieli, kim jestem, wiedzieli, jak to będzie wyglądało, ale starałem się dosłownie sprawdzić, w którym momencie będzie to przegięcie pałek, gdzie powiedzą, że teraz już nie możesz. Raz miałem taką akcję, gdzie rzeczywiście wezwali mnie na dywanik i to było dlatego, że ktoś zadzwonił i powiedział, że są jakieś malutkie szczeniaczki na autostradzie, wyrzucone. I wrzuciłem to na antenę, mówiąc, że jeżeli ktoś będzie przyjeżdżał, no to niech je zgarnie, a temu, kto je wyrzucił, no to życzę, żeby się zatrzymał na słupie. I wezwali mnie wtedy do, ale uwaga, wezwali mnie wtedy po wszystkim do prezesa i powiedzieli mi, słuchaj, nie możesz tak robić, że wrzucasz informacje o szczeniaczkach i potem nie wiadomo, co się z nimi stało. A, tylko o to tak, chodziło. Tak, chodzi o ciągłość informacji. Okay. Słup jakby był okej, okay, no bo jest ja okay. Też życzę temu, kto wyrzucił małe pieski, jakiegoś żeby zatrzymał. Senatora nazwałem tam kretynem czy coś takiego i to też przeszło. Tam. To ci wymknęło się jakoś tam, wie. Także tak, no było fajnie, to trwało z rok ja się chyba. Tylko zapytam, Gabson, czy za 6 minut wchodzi Monika? Tak, ale spodoba ci się komentarz Piotra. Sądy sikory są lepsze od koszul Gabka, bo są niezmienne. Czyli cały czas na cały wysokim czas poziomie. Wysoki poziom. Tak, czyli nie chcemy cię... Coś osiągnąłem, Gapek, proszę bardzo. A ty, Gapek, byłeś kiedyś w krawacie tutaj, czy tylko tak? Nie byłem, ponieważ ja... Ale wtedy co się powiedziałeś, przepraszam, to o tym nie miałem nie mówić. Jak my się widzieliśmy i byłem w krawacie, to ważyłem ze 4 kilo mniej i te 4 kilo robi olbrzymią różnicę, ponieważ jest to dla mnie wejść albo nie wejść w koszulę, do której mi pasuje krawat. To nie jest krawatowa koszula. Jakie sudoku. Gdybym był syn reżimowy,
Gdybym był, to troszeczkę szuplejszy, to bym wchodził. Jak schudnę, to będę tu przychodził cały czas pod krawatem. Tak. To jest ty masz jakiś sposób na to, jak Czarek przerywa z tymi swoimi żarcikami, czy raczej już to ignorujesz? Mówię, że nie brał leków z reguły, jego to wytrąca z równowagi. Dzisiaj powtarzałem to cały dzień, że nie wziął leków i przepraszałem najpierw Magdę, a potem Natalię. Czyli coś wyciągnę z tego poranka wiesz, jednak. Wiesz, lek. Ale jak zapytam Natalię Kaczmarek, czy sztafeta mieszana to są międzyrasowe występy, to była trochę zdziwiona. Ale to wreszcie, ale to wreszcie nie był nudny wywiad dla niej, co czułaś, jak biegłaś. Była tylko. A bo ona dzisiaj była wcześniej. Tak. Znaczy była w sensie tam na Skype. Przebiegna kobieta, bardzo szybko biega, więc niestety nie w naszym zakresie. Nawet jak jej nie dogonisz. Nawet jak nie dogonię. Mój ulubiony twój sketch właśnie tam, zapomniałem mi powiedzieć, jak ogląda się kobieta i ty ją w końcu wyprzedzasz, że Natalii Kaczmarek byś nie wyprzedził. Nie wyprzedziłby Natalii Kaczmarek. A kto wie, może we mnie... Drzemie jakiś ten, biegasz? Ale co dało radę w rozmowie? W sensie, że była elokwentna, zabawna i w ogóle? Poradziła sobie bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że w ogóle nasza polityka tej rozmowy jest teraz tak, jakby kamery były wyłączone. I sobie oceniamy. A, że rozmawiamy o niej. Tak, i w ogóle gadamy. Jaka miseczka? A, wiesz, no, mieliśmy przed chwilą jej buty na stole, ale niestety jako... To już wchodzi pod fetysze, to może zostawmy. To a, butyszyzm. No i dobrze, i czemu cię w tym RMF-ie już nie ma? Wiesz co, wyszedłem stamtąd, bo stwierdziłem, że mam masę innych rzeczy fajnych do zrobienia i to zabierało strasznie dużo czasu, bo to były pasma weekendowe. I to wycinało, wiesz, praktycznie pół tygodnia łącznie z weekendem. No a wtedy zacząłem... Tak się przygotowywałeś do tego? Stary, panie, top! Żeby Czarek tak się raz do poranka przygotował. To się nazywa research. I potem, wiesz co, zacząłem robić newsy bez wirusa na YouTubie, bo zaczęła się pandemia i stwierdziłem, że tak bardzo media są zalewane, wszystkie kanały są zalewane informacjami tylko o wirusie, o pandemii. Nie da tego słuchać. Tak, i pomyślałem sobie, że skoro nie ma tego, no to sam sobie to zrobię. I tak zrobiłem, no początku to było tak hobbystycznie, a potem to się rozrosło niesamowicie, bo okazało się, że jest taki głód w ludziach, po pierwsze informacji, które nie są o tym, że wie, że wszyscy umrzemy, zginiemy i tak dalej, a po drugie pozytywnych, nawet jeżeli przekazuje jakoś... Nawet Krzysiek Stanowski kiedyś, pamiętam parę miesięcy, może nawet lat temu, rozmawialiśmy o tym, że taki portal z pozytywnymi informacjami, tylko pozytywnymi informacjami, to mogłaby być fajna odmiana, bo jednak wiadomo, jak żyją serwisy informacyjne. Tylko skrajności, tylko nie dojechał autobus, ale tylko ktoś się zabił i tak dalej. Ja przez 5 lat byłem producentem w Polsat News. Tam dosłownie bywało tak, że jest wypadek, ile osób nie żyje? 3. Za mało. Okej, okay, następny. Diabyt. No tak działają serwisy informacyjne, dlatego stworzyłem newsy bez wirusa, gdzie... Ale poczekaj, faktycznie kiedyś, teraz sobie trochę dodałeś, czy usłyszałeś kiedyś taki dialog? Ile umarło? 3. Usłyszałem taki dialog. Yeah. Nie mówię, jaka była liczba i nie mówię o wypadku samochodowym, ale tak. Ale słuchajcie, to w telewizjach sportowych było inaczej informacyjnych. Jak pracowałem w Orange Sport, miałem wydawcę, który cały czas tańczył. Tak chodził i tańczył, ja mówię, idź do You Can Dance. A on taki smutny, ale taki naprawdę smutny patrzy na mnie i mówi tak. Już był. Byłem, odpadłem. Więc niestety. Jak ty wytrzymałeś z twoim poczuciem humoru i takim dystansem do świata 5 lat w telewizji informacyjnej? Nie wytrzymałem właśnie. Wyszedłem stamtąd, to dosłownie była taka akcja, że kiedyś podszedłem pod budynek Polsatu, spojrzałem... Na Oszłobramskiej? Tak. Dałeś harę? Nie, stwierdziłem, że nie. Poszedłem do lekarza i mówię mu, panie doktorze, całkowicie serio. Ja nie czuję fizycznie żadnych objawów, ale jeżeli ja teraz pójdę do tej pracy, to albo zrobię coś komuś, albo sobie. On popatrzył na mnie i powiedział: no ale niech pan opowie jakieś objawy. Mówię mu, opowiedziałem różne objawy. Proszę pana, ja panu dam teraz 2 tygodnie, ale jak pan pójdzie z tym do psychiatry, to pan dostanie pół roku. O ja, także... to jest teraz dałeś taki sposób ludziom. Myślę, że teraz większość ludzi tak zrobi, ale... Będzie pracowników jutra. Interesujące. Teraz tak na poważnie, Gapek, na poważnie, dobra? Bo ty jesteś takim człowiekiem, który tylko żartuje. No tak. Jak zajmie krawat. To jest chory człowiek po prostu. To jest chyba jakiś sposób, że idziesz do lekarza i mówisz, że ma chyba znaczy, komuś coś zrobić. Ja trafiłem na empatycznego. Tak. Nie, że komuś coś zrobić. Po prostu powiedziałem mu szczerze, ja tam nie mogę pójść. Ale że jest szansa, że albo sobie, albo komuś. To czy wiesz, no tak powiedziałem. Ale ty tam byłeś takim poważnym wydawcą? Byłem producentem. Okej. Okay. Producentem, czyli kimś, kto jakby koordynuje przepływ informacji pomiędzy wszystkimi jednostkami. Mm-hmm. I to najszybszy... Odpowiedzialna, poważna robota. Bardzo. I tą taką jednostką, która... Załóżmy, że wykoleił się pociąg, no nie? No to w ciągu 5 minut muszę ustalić, jakiego reportera tam wysłać, mm-hmm. wydzwonić z rzecznika straży pożarnej. Najlepiej kogoś, kto jechał tym pociągiem i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, szybko, bardzo szybko... Szybka reakcja, plus co pół godziny kolejny serwis, także po 5 latach stwierdziłem, że jest już dość. Ale to i tak hardcore, stary, 5 lat. To jest tam siedzieli w ogóle, tam siedzieli to co 5 lat, znaczy co 5 lat. Na początku odpadają ci, którzy stwierdzają, że Jezus Maria, trafiłem w złe miejsce. Aha. Potem po 5 latach odchodzą ci, którzy stwierdzili, że dobra, to moje życie już się kończy, a ci, którzy już zostają, to już są ci, którzy albo są do tego stworzeni, mhm. albo...
nie mają uczuć. Pomagają sobie w inne sposoby. A ty robiłeś na przykład równolegle stand-up, żeby dać trochę upust emocjom? Czy to jeszcze dopiero nie zaczynałem, wiesz, to jeszcze nie był ten czas, dopiero wtedy zaczynałem. Bo wiesz, wydaje mi się, że to było takie fajne, taka odskocznia, no każdy musi mieć jakąś odskocznię. Przy takiej pracy wchodzenie na scenę i robienie sobie jaja, no to wydawało mi się, że byłoby spoko. Bardzo dobra odskocznia, natomiast wtedy dopiero zaczynałem i wtedy dopiero się to wykluwało. Jest komentarz, który się pojawia cały czas i to jest najdziwniejsze, bo się spodziewałem, że będą pytania o na przykład, kiedy wrzucić na przykład nowy program Afryka, do tego możemy zaraz wrócić. Kiedy na przykład nowy odcinek newsów, a wiesz, jak się najczęściej pojawia komentarz? Czy jesteś fanem Spidermana? To jest Venom. No ale chyba z uniwersum? No tak, z uniwersum. Czy jestem fanem Spidermana? Jestem w ogóle fanem... Czy jest fanem Spidermana? Jestem w ogóle fanem... Która kamera jest tutaj, tak? Jestem w ogóle fanem całego Marvela i uważam, że to, co oni zrobili... Teraz to, co jest... jakby tym deserem na końcu, tą wisienką, to już nie jest aż tak dopracowane, ale jeżeli sięgnąć po wcześniejsze rzeczy z Marvela, to są naprawdę fantastyczne perełki. Dzień dobry. A propos fantastycznych perełek, moi drodzy. Teraz... Patrz, jak cię podprowadziłem. A propos fantastycznych perełek, już za chwilę pojawi się cała na czarno. Nie wiem, czy typowaliście, w jakim będzie kolorze, ale dzisiaj cała na czarno. Pani, cześć, co to jest za styl? Często myślisz, że śmierć. Że co? Nie, ważne. Zapytam się ciebie, czy jesteś wolna. No nie odpowiem na to pytanie. Oficjalnie nie będziesz mówić, jest... Nie możemy tego pytać. Nie. Monika Wądołowska jest z nami. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak tam? Nawet okej. Nawet okej. Byłaś tutaj na meczu KTS-u, weszło. Jak się czujesz? Byłam średnio. Dlaczego nawet okej? Musisz teraz powiedzieć chociaż jakąś... A ile ludzi przyszło na widowni? Na trybunę? Nawet okej. Było to tak, w Mszczonowie, więc Mszczonowie, nie więc to nie był nasz mecz, ale... No, czemu tylko... Okoliczni mieszkańcy przyszli, ale jeden do jednego to jest wynik poniżej krytyki. Prezes Stanowski był smutny. Tylko okej. No bo jeden do jednego, jeden do jednego. Bo jeden do jednego. Ojej, ja się spodziewałem, że ktoś, nie wiem, ci ukradł samochód. Monika idzie po zwycięstwo, a nie jakieś kompromisy człowieku. Tylko zwycięstwo. Lekarz, który jest zdecydowany. I teraz, moi drodzy, to jest ten moment, kiedy Monika Wądołowska zdradzi wam największy sekret z wczorajszego wieczora, że Raków Częstochowa nie zagra w Lidze Mistrzów. Wy tego jeszcze nie wiecie, a ona to zaraz powie. To już teraz to mówię, dobra? I w czasie, kiedy możemy normalnie rozmawiać, jesteśmy wyłączeni. Zapraszam na serwis sportowy. Nie będzie łatwo, ale próbuj. Co za spojrzenie. Gdyby spojrzenie mogło zabijać, to Karol Modzelewski już by padł. My jesteśmy na antenie teraz? Tak, jesteśmy. Tak, niestety. Faktycznie możemy rozmawiać. Czy mogę zacząć? Cicho, chłopaki. Zacznę normalnie, nie stresuj się, naprawdę. Walny, bo zaraz łeb po prostu. Już możesz normalnie. Ja też mogę pierwszy przykład. Dawajcie Raków, panowie. Panowie, to nie Iga Świątek, ona nie gra w Rakowie. Znowu, brawo. Brawo. Po zaciętym meczu na parken mistrz Polski Raków Częstochowa wywalczył awans do Ligi Europy. Pierwszego gola zdobyli gospodarze, wykorzystując złe ustawienie Wladana Kowacewicza, ale tuż przed końcem wyrównał Łukasz Zwoliński. Wynik 1-1 oznacza, że mistrzowie Danii muszą zadowolić się występami w Lidze Mistrzów. Iga Świątek w dwóch setach 6-3-6-4 pokonała Australijkę Darię Saville i jest już w trzeciej rundzie wielkoszlemowego US Open, w której zmierzy się ze Słowenką Kają Juwan, czyli jedną ze swoich najlepszych przyjaciółek z kortu. Świątek, obrończyni tytułu na nowojorskich kortach, będzie oczywiście faworytką tego starcia. Niestety w ślady Igi nie poszły dwie pozostałe Polki. Magda Fręch w dwóch setach przegrała z Czeszką Karoliną Muchową, finalistką tegorocznego French Open. Z kolei Magda Linet po trzysetowym starciu uległa byłej finalistce Australian Open, Amerykance Jennifer Brady. Z kolei dziś o 17 polskiego czasu swój mecz drugiej rundy rozegra Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Brytyjczyk Jack Draper. Polskie siatkarki przegrały w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z faworyzowanymi Turczynkami. Rywalki biało-czerwonych zwyciężczynie tegorocznej Ligi Narodów to jedne z głównych kandydatek do wygranej w Mistrzostwach. Polki pokonały w trzech setach w dwóch pierwszych nasze siatkarki i wypracowały sobie przewagę, którą jednak traciły w końcówkach. Z kolei w trzecim zdecydowanie górą były ich rywalki. Teraz przed biało-czerwonymi okres przygotowań do turnieju kwalifikacyjnego Igrzysk Olimpijskich, który w drugiej połowie września odbędzie się w Łodzi. Kamil Glik został nowym zawodnikiem Krakowi. 103-krotny reprezentant Polski podpisał kontrakt do końca czerwca 2025 roku. Glik od początku lipca pozostawał bez klubu po wygaśnięciu jego umowy z Benevento Calcio, z którym spadł do Serie C. Przez wakacje obrońca reprezentacji Polski był oferowany klubom ekstraklasy, m.in. Legii Warszawa, Pogoni Szczecin czy Rakowa Częstochowa. Finalnie wylądował w Krakowi, z którą podpisał dwuletni kontrakt. Do ojczyzny wraca po 13 latach. Nice.
A ty powiedziałeś, że mistrz zdanie musi się zadowolić występami w Lidze Mistrzów. No tak, to zadowoli się, podejrzewam, naprawdę. Gdybyś znał kulisy tego newsa, to inaczej byś na to spojrzał. Dobrze, a jakie były kulisy? A? Nie możesz powiedzieć? Ktoś mi napisał i musiałam to przeczytać. A czy powiedz... To są kulisy grube. To zajebiste kulisy, naprawdę. Wow! Co za kulisy newsa! Ładź się kręcę! Boże! Czy nie mogę klepnąć? Nie, klepnąć. Ale to są takie kulisy, bo ty nie wiesz, bo ja zawsze sama piszę te newsy. A, widzisz. A czemu nie napisałeś się sama? Była pewna sytuacja, ale nie powiem ci o niej na antenie. Nie możesz? Nie. Jak się przyburzyła? Jezu, Monika, siadasz z nami, czy jak zwykle olejesz nas i pójdziesz? Idę sobie. No jak zwykle. Już? Śmiejecie się. Nie śmiejemy się z ciebie. Śmiejemy się z tobą. Do ciebie to jest co innego. Tak, i mam pytanie, czy jest szansa, żebyś się założyła tamte buty na sekundę? Nie. A nie chciałabyś się nie podrapać ci po plecach? Też nie? Nie. Dobrze. No to Monika, dziękujemy ci bardzo serdecznie. Jest to tak zawsze bardzo duża przyjemność, żeby cię spotkać. Nawet Monika dzisiaj zła trochę. Nawet nie wiecie, jak ona ma ciężko. Nie, bardzo ciężko. Ja wiem, akurat czytałem parę razy serwis tutaj, jakiej nie było. Ja nie mówię o czytaniu serwisu, mówię o was, że ona naprawdę ma pod górkę, ona powinna tutaj dostać jakiś awans. Ona jest najwyżej tu postawiona. A, okej. Wiesz, że ona jest szefowa poranków, mogłaby nas zwolnić pstryknięciem swoich pięknych palców. I mimo wszystko tego nie robi. No, bo jest dobry człowiek. Dobrym człowiekiem. Bo nie ma palców też. No, protezy. Protezy palców. Karol, zanim przejdziemy do tego nieszczęsnego tematu... Dlaczego nieszczęsnego? To jest fajny temat. Ale nie, bo ja chciałem jeszcze o tej agencji... Tak, to jest bardzo fajny temat. Tej tragedii. Opowiedz coś o robieniu marketingu w internecie, bo masz tę agencję Ad Rebellion, pochwaliście się swoimi kreacjami na konferencji I Love Marketing i jestem ciekaw, bo sam tego nie umiem i bardzo bym się chciał tego kiedyś nauczyć. Jak robić dzisiaj dobry marketing, który, wiesz, dla ludzi młodych oglądających internet będzie fajny, a nie cringe'owy jak jajczarek. Wiesz co, no przede wszystkim to trzeba wziąć do tego ludzi, którzy nie mają 50 lat i nie wychowali się na szkole reklamy w latach 90., bo to jest klasyczny, jest taki mem klasyczny z jakiegoś serialu, nie pamiętam już jakiego, gdzie jest taki starszy typ z deskorolką i mówi, o, witajcie młodzieży, no nie? Ale to nie był przypadkiem skecze I Think You Should Leave? Być może. Chodzi o to, żeby trafić na dobrych ludzi. My ogólnie zajmowaliśmy się przede wszystkim tworzeniem krótkich filmów i robiliśmy to według schematu, który był swoją drogą całkiem ciekawie, mogę go sprzedać, no bo siłą rzeczy to nie jest tak, że to jest jakaś wielka tajemnica. Po pierwsze, masz 5 sekund na to, żeby przykuć uwagę swojego widza, dlatego że tyle mniej więcej zajmuje człowiekowi przeskrolowanie twojego filmu. Co też, że w pierwszych 5 sekundach musi się wydarzyć coś, co... Zatrzyma. Zatrzyma. A ty nie uważasz, że to się już teraz trochę zmieniło? Przez wszystkie te shorty, rolki, że teraz to są 2 sekundy, 3 sekundy na przykład? No wiesz, no to może skrócić, no nie? Chodzi o to, żeby na początku była jakaś eksplozja, albo jakiś żart, albo coś, co wybije tego widza z marazmu przewijania. Róg masz... skrzydła pszczoły, podobny. No. Mega. Okej. Okay. Przyznaj, to jest a pokaż to. Jak to się... Mega. Od razu bym zatrzymał, bo myślał karetka. No. Specjalna szkoła marketingu. I przytrzymujesz jego uwagę, po czym musisz na początku zaserwować mu żart, treść rozrywkową. Dlatego, że ludzie, którzy przychodzą na YouTube'a, powiedzmy, szukają albo rozrywki, albo poradników, informacji i tak dalej. W związku z tym, że nie za bardzo poradnik i informacje był tym, co chcieliśmy reklamować, no to zaserwowaliśmy żart. Masz pierwszy żart, a więc masz człowieka, którego już zatrzymałeś, trzymasz go za twarz, po drugie zaserwowałeś mu żart, a więc dostał już obietnicę tego, że to, co za chwilę dostanie, będzie fajne, będzie zabawne, będzie chciał to obejrzeć, a potem dorzucasz do tego dopiero teraz informację stricte marketingową, czyli no, chcemy ci sprzedać tam, nie wiem, korki, no nie? W teorii brzmi to super, natomiast w praktyce rozumiem, że to nie jest tak, że pstryk, wymyślam żart, tylko nad tym się trzeba namęczyć do solidnie. Tak. Najfajniejsze jest to, że kiedy ludzie widzą stand-upera na scenie, wychodzą z założenia, że o, czyli to jest takie proste, no nie? Wymyślił sobie 3 historyjki pewnie wczoraj wieczorem. Ile widziałem takich gości? No masa. I wiesz, gdyby teraz ja to zdarzyć... Ja w ogóle spotkałem Kutka na imprezie w sobotę, tylko chciałem powiedzieć. Okej. Okay. A propos stand-upu. Patrz, w końcu przypomniałem sobie, jak tego nie poruszył. No nie dziwię się. Też bym się nie chwalił tym, że mnie spotkał. No i wiesz, to jest masa pracy, jeżeli chodzi o tworzenie komedii. To jest bardzo, bardzo dużo pracy. Najgorsze jest to, kiedy wymyślasz coś, co wydaje ci się, że to jest naprawdę fajna, zabawna rzecz, po czym zderzasz to z widownią i oni nie reagują. I teraz witaj nie w moim wiesz, świecie, tak teraz, zawsze. No ja... Ale nie. Ty masz gapek, jak jedna osoba ci na przykład, wiesz, ty windzie, albo twój szef, albo Czarek. No. Matko Boska, nie? Ale jeśli na przykład, bo teraz mówimy... Ale czat na przykład mówi tam cringe. Ale to jest, czat jest od tego, no. Czat jest od to tego, jest czat żeby... internetowy, anonimowy, to jest co innego, ale jak zobaczysz 300 twarzy,
która mówi: oj nie. Nie, ale poczekajcie. 300, poczekaj, ale poczekajcie, 300, ja trochę to przerobiłem, bo jak 14. prowadziłem galę polskiego triatlonu w styczniu 2022, to uznałem, że napiszę sobie żarty o triatlonistach. Wyśmienicie się bawiłem, gdy te żarty pisałem. Opowiadałem te żarty. To tak jeden mi ci opowiem. Opowiadałem te żarty. Nie, bo nie znacie Znamy. Musielibyście znać specyfikę środowiska. I ja się będę trzymał tego, że to były śmieszne żarty, ale na sali była cisza. Ale wiesz co pomyślałem? Nie przeszkadza mi to w tym, żeby się dobrze bawić, dalej jadę z tymi żartami. Kiedyś miałem taką akcję, bo występowałem na zakończenie sezonu pewnej drużyny siatkarskiej, już teraz nie chcę rzucać nawet nazwami, i jest pełna hala, super ważni ludzie, przedstawiciele rządu, sponsorzy i tak dalej, i zaczynam od żartu, że mogę żartować z księży, bo znam smak posługi. I nagle sala zgasła i następnego dnia dzwoni do mnie siatkarz, który tam był, i mówi: co ty zrobiłeś? Mówię: o co chodzi? Na sali był kapelan drużyny, biskup lokalny, i wszyscy, którzy siedzieli w promieniu, nagle stwierdzi, że on chyba nie wolno. Ale mi się wydaje, że on sobie puścił do mnie. Ale jestem przekonany, że dokładnie jest tak, jak ty właśnie powiedziałeś, że oni pewnie się tam zaśmiali w duchu, ale totalnie w głowie: oj, nie można. No dobra, a takie najciekawsze reklamy, z których byłeś zadowolony. Żart. Proszę, nie wiesz, dzisiaj jest znak rozpoznawczy. Gapek, jeden żart z tej trigapy. Nie, daj mi żyć. Ale pamiętasz, nie pamiętam już tych żartów, może było 2 lata temu. Nie będę opowiadał o reklamie, wiesz, nie da się opowiedzieć reklamy. Tak jakbym miał ci opowiedzieć, widziałem obraz Van Gogha. Opowiedz, jak wyglądał. Pokaż tańcem, jak wygląda. Wychodzi ci mega stary. Wszystkie opierały się na żartach, ale pierwsza, najfajniejsza, to była reklama okularów balistycznych, gdzie było masa różnych żarcików, że na przykład są czarne jak dusza twojej byłej. I to było, wiesz, dla ludzi, którzy to widzieli, coś nowego, no bo przyzwyczajeni byli do tego, że reklama, no to jest szczęśliwa rodzina, która je margarynę o 9 rano. No tak. A tutaj nagle, wiesz, coś o czarnej duszy twojej byłej, i ludzie byli zachwyceni. Ale to było też tak, że ty nadal to robisz, ty w tym działasz? Czy nie, to... nie, znaczy od czasu do czasu, jeżeli jest jakieś pojedyncze zlecenie, ale też to rzuciłem, no bo newsy zżerają mi absolutnie. News i stand-up jakby zżerają, no. Zabierają mi. I z tego żyjesz po prostu. Z tego żyję. Czyli już nie robisz na statkach. Na statkach? A kiedyś występowałem na statku. No właśnie się pytam. Tak, to było bardzo... I to był rejs dla singli, ale to już zupełnie inna historia. Chcesz o tym opowiedzieć? Mamy jeszcze trochę. Myślę, że oni nie chcą, żebym o tym opowiadał. Okay. Rejs dla singli. Brzmi jak przygoda naprawdę, jakaś gruba. No, ale niestety statek nie mi... Od razu mi się przypomniał taki serial fajne. Statek miłości. Ale to... A jeśli Gapa by opowiedział jeden żart ze swojego triathlonu, to gdybyś... Dobra, powiedz jeden żart, ja powiem jedną historię. Ale ja nie pamiętam tych żartów. Ale już nie o to wymyśl. Gapek, teraz wszystko jest po twojej stronie. Dawaj. Ratujesz ten poranek albo rzucamy. Piszę tylko Gapek. Gapek. Tego nie, naprawdę nie pamiętam. Nie, bo ja próbuję sobie, ja bym na to powiedział, ale powiem wam, że już ale ja to wyrzuciłem wstydliwy. Z głowy. Jestem wstydliwy, jak Zosieńka, gdy pierwszy raz zobaczyła pana Tadeusza. Powiedziałeś w pierwszej części, jak przed Moniką jeszcze, że na początku newsy to były dla ciebie hobby, teraz to już taki bardziej zawód. Ile czasu musiało minąć, żeby stać się, żeby przejść z hobby na... Ciężko to określić. Na początku, można to określić w zasadzie chyba na podstawie wyświetleń. Czasem na przykład to określimy. Dobra, czasem. No to pierwsze pół roku to było w ogóle obłąkiwanie się z tym formatem i sprawdzanie, co pasuje, co nie pasuje. Mhm. Po roku zauważyłem, że ludzie zaczynają to rzeczywiście oglądać. I nie na zasadzie takiej, że coś tam leci w tle, to nawet nie przełączę. Tylko rzeczywiście pojawili się prawdziwi fani, którzy naprawdę się domierają. To było po roku. Potem już zaczęło rosnąć, no już w miarę lawinowo. No i teraz jest bardzo fajna grupa, bardzo fajnych ludzi. To się rozrosło tak, że mam teraz 30 korespondentów rozsianych na całym świecie. Wiesz, to są ludzie, jak, którzy... jak prywatne CNN. Ja mam więcej korespondentów niż Polsat, stary. Mam korespondentów rozsianych po całym świecie i to są naprawdę fajni ludzie, to są prawnicy, to są specjaliści od IT, to są ludzie, którzy pracują w Biedronce, to są cały przekrój społeczeństwa. Oni mi podrzucają te newsy fajne. Jest cała masa społeczność ludzi, którzy się w to włączają, i to jakby rozrosło się do takiego organizmu, który jakby sam się teraz rozrasta, a ja jestem tylko gdzieś tam w tym trzonie i nadaję jakby temu wszystkiemu jakiś rytm. A czy teraz z innej beczki, czy ty miałeś kiedyś stłuczkę z niejakim panem Piotrem Malikiem? Na przykład samochodową stłuczkę? A on pisze teraz coś takiego? Tak, tak, że takich ludzi jak pan Karol należy usuwać z internetu, ale jak pan Karol, nie jak Karol, wiesz. Okej, okay. Nie jest źle. Kolejny twórca, który nie bierze odpowiedzialności za swój content, a to jest aktualnie największy problem w internecie. Nie bierze odpowiedzialności. Kiedyś zabrałeś mu na przykład koszulkę na basenie? Ale nie, jestem ciekaw, w takim razie to napisz, w którym momencie nie bierze odpowiedzialności. Bierze odpowiedzialność za każde słowo, które tam pada, biorę odpowiedzialność za wszystko, o czym mówię, i stąd właśnie między innymi bierze się straszenie prawnikami, między innymi właśnie przez Ordo Iuris. Także tak, biorę odpowiedzialność za wszystko, co mówię. Jeżeli ktoś ma z tym problem, to zapraszam serdecznie. Stworzyłem nawet specjalny mail, w którym zbieram różnego rodzaju pozwy, groźby i niezadowolone. Daj adres. On się nazywa doprawdy jestem przejęty @gmail.com. O,
bardzo mi się podoba. Ładna nazwa. Zostało nam 15 minut. To teraz ta drama. Poruszyć o serio? No jest 9, no mówiłem, że ten czas walnie. No ale dobra. Może przedłużymy o 6. O 6 minut, czyli zostało nam 20 minut załóżmy. Tak. Ordo Iuris. Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem, jeśli tak, chodzi o... Ordo Iuris. Ja może to troszeczkę przedstawię ze swojej strony, ponieważ gdyby nie ty i gdyby nie twojej content, który prowadzisz, nierzetelny content, bo ja jestem fanem... Za który nie bierzesz odpowiedzialności. Nigdy bym się prawdopodobnie nie dowiedział tej organizacji, ponieważ... Po co mi to do życia? Jakby nie jest mi to zupełnie potrzebne. Więc jakbyś mógł chociaż z dwóch zdaniach powiedzieć, co to jest organizacja, bo strzelam, że czat równie nie wszyscy wiedzą, co to jest. No właśnie ciekawe jest to, że mówisz, że to jest ci do niczego potrzebne, a oni tak już wpływają na twoje życie. O właśnie. Ponieważ jest to organizacja, to są tacy katolicy ultrasi, którzy są fanami hiszpańskiej inkwizycji i próbują na wszystkich cofnąć w czasy biblijne. To jest fundacja, która zrzesza prawników, teoretycznie, w praktyce są tam też inni ludzie, którzy bardzo usilnie starają się wpłynąć na polskie ustawodawstwo, tak aby wprowadzić szereg zakazów. Na przykład, mówiąc wprost już przykładami, to oni stoją za wszystkimi pomysłami na zakazy aborcji, nawet jeżeli to zagraża życiu kobiety. Mhm. Są za zakazem antykoncepcji. Oni wprowadzają, bardzo usilnie próbują i wprowadzają zakaz edukacji seksualnej w szkołach, co jest przecież absurdem. Czyli to jest, w skrócie, oni się boją przyszłości chyba trochę, tak? Oni się boją wszystkiego, co nie jest wyryte gdzieś tam w Biblii. I to nie jest taki jakiś klubik, który sobie siedzi na ogródku działkowym, w ogródku działkowym i sobie tam knuje, tylko to są bardzo ważni ludzie, którzy doradzają najważniejszym osobom w tym państwie. Jeżeli oni zorganizują sobie jakiś wykład albo sympozjum, albo konferencję, to tam przyjeżdżają ministrowie i ich słuchają. I teraz przykład, ostatni, najbardziej dobitnie pokazujący, jak niebezpieczni i źli są to ludzie, to namówili Przemysława, dajmy więcej, papieża Czarnka, żeby ten zlikwidował z podręczników i ze strony MEN-u numer... Ministerstwo Edukacji Narodowej. Telefon zaufania, dla dzieci i młodzieży, który był prowadzony od kilkunastu lat przez fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Chcą usunąć numer zaufania dla dzieci? Informacje, bo samego numeru już próbowali wcześniej go usunąć. Ale dlaczego? Ale... Bo trochę nie rozumiem, jaka szkoda za tym idzie. Według nich, jeżeli dziecko dzwoni tam, to prawdopodobnie szkodzi to polskiej rodzinie. W jaki sposób? Nie mam żadnego pojęcia. No, czyli jeżeli ojciec pije, matki nie ma od miesiąca w domu, dziecko czuje, że za chwilę coś ze sobą zrobi i zadzwoni tam, to według nich to szkodzi polskiej rodzinie. Wow. No właśnie mówię, to są fundamentaliści, to są bardzo niebezpieczni ludzie. No i wypuściłem kolejny materiał w ramach Newsów bez wirusa, w którym opowiadałem o kolejnym ich romansie, ponieważ oni do tego chcieli jeszcze, debatowali nad zakazem rozwodów w Polsce, tylko zrezygnowali z tego, kiedy okazało się, że w obrębie tej organizacji wybuchają kolejne romanse. O, i to się dowiedziałem właśnie dzięki tobie. To jest tak, wybuchają kolejne romanse i te romanse sprawiły, że był rozłam w ogóle u nich w Ordo Iuris i wtedy stwierdzili, że dobra, zakaz rozwodów może na początku był dobrym pomysłem, ale na razie go odsuńmy na bok. I okazało się, że kiedy wypuściłem informację o kolejnym ich romansie, poszczuli mnie swoim prawnikiem. Dostałem przedsądowe wezwanie do usunięcia materiałów z YouTube'a, w których opowiadam o nich i o tym romansie. I zażądali w tym, po pierwsze, żebym usunął te materiały z YouTube'a i z Facebooka, w odpowiedzi na to zamieściłem je jeszcze na Instagramie, na TikToku i na Twitterze. No i na jeszcze grono net sobie uruchomiłeś z powrotem. Żeby, i naszą klasę, żeby tam też wrzucić. Na Impulsie to był taki zasięg. Zażądali 30 tysięcy złotych. Czy jesteśmy w stanie stwierdzić, czemu akurat tyle? Tak, 10, znaczy, tak sobie wymyślili, 10 tysięcy dla nich, 20 tysięcy na jakąś fundację, bo odpowiedzi na to ja zażądałem 60 tysięcy od nich, w przeliczeniu to jest około półtora miliona rubli. Biorąc pod uwagę, jakie tam są hipokryzje, to ciekaw jestem, ile z tych 10 tysięcy by zostało na środki antykoncepcyjne wydane. No właśnie, ja zażądałem 60 tysięcy, w przeliczeniu to jest 1,5 miliona rubli, żeby było im łatwiej. No i jeszcze... To ładne. I jeszcze zażądali umieszczenie przeprosin wszędzie, gdzie się da, no co ja zażądałem od nich, żeby przeprosić Polaków, że włażą z butami w nasze życie i kobietom, że zamieniają ich w inkubatory. I najlepsze, co zrobiłeś moim zdaniem, to takie, co mnie najbardziej rozbawiło, że te pieniądze mają wpłynąć na in vitro, tak? A, tak, tak. I pieniądze mają pójść na wsparcie programu in vitro, bo oczywiście in vitro też według nich powinno być zakazane, zlikwidowane. Wszystko, co nie jest wyryte w Biblii, powinno być według nich wymazane. I tak jak wszystko, co jest po prostu trochę technologiczne? Znaczy, nie, wszystko, co jest otwarciem na... otwarciem po prostu na logikę, To są bardzo niebezpieczni ludzie, którzy chcą nam meblować. No jesteś z nimi na ścieżce wojennej teraz? Tak, i przysłali mi 19-stronicowe pismo, bo normalnie takie wezwanie do usunięcia materiału zajmuje stronę. Czyli ktoś pisze, proszę usunąć materiał i zapłacić i przeprosić, bo widzimy się w sądzie. Oni przysłali mi 19 stron, bo pierwsze kilka stron to było
To była informacja o tym, co oni robią, rozumiecie? Oni przysłali mi... Jeszcze z reklamą! Cię przekonają do siebie. Zajmujemy się tym i tym. Zorganizowaliśmy taką i taką konferencję. Jeżeli chcesz kogoś zastraszyć, to nie wysyłasz... Znaczy, nie siadasz mu i nie mówisz, słuchaj, ja byłem na 18 konferencjach zastraszania i na 3 sympozjach. Ale jaki to byłby twist plot, jakbyś ty nagle dołączył do Ordo Iuris? Jakby na przykład przeczytał i powiedział, kurde, oni mają rację, nie? Na żywo oni... Byłby szok! Oni na żywo zgnietli puszkę pewnie. Jak zastraszasz, no to zastraszasz od razu, bo jak zaczynasz od tych wszystkich sympozjów i konferencji zastraszania, to człowiek się może znudzić i sobie pójść. Tak, no tak. Oni po prostu, wiesz, a najgorsze jest to, że oni nie przestrzegają tych zasad, które chcą sami wcielać. No nie? To jest tak, jakby oni zobaczyli poprzeczkę, wiesz, hipokryzji, zamiast ją podnieść, to wzięli, poszli do domu, postawili jako piorunochron i słyszeli na niej gacie, no. Źli ludzie, źli ludzie. To no i teraz jestem z nimi właśnie na tej ścieżce. I będzie sąd? Będzie ten? Bo moglibyśmy zrobić jakąś relację, moim zdaniem. Sprawy. Jeżeli będzie, to będzie relacja. Czarek, ty byś mógł być takim reporterem i tam mówić, co się dzieje. Sądowym. Słuchaj, zróbmy to. Ale najfajniejsze rzecz jest jeszcze taka, że oni tam zarzucają... Mógłbyś ich zapytać, kalkulator czy liczydło? Oni nie, no liczydło. No, po pierwsze zarzucają mi konkrety, czyli na przykład, że wcale nie chcieliśmy zakazu antykoncepcji. Po czym ja znalazłem na ich stronie informacje, gdzie domagają się zakazu antykoncepcji. Więc wyjaśniłem ich jakby słowo w słowo ich słowami, ale są też zarzuty, które formułują na zasadzie, że sugerowałem, że są grupą zdegenerowanych moralnie hipokrytów. Po pierwsze, nie sugerowałem, tylko tak uważam. A po drugie, jak z tego ze źródeł, którym nie mogę ufać, wiem, że oni teraz, ich prawnicy, analizują to wszystko, bo muszą się teraz wycofać. Na tym polu bitwy już poległa godność, poległa logika. Z ich strony ostatni żołnierze próbują wycofać i wiem, że już zrezygnowali z walki o to, że nie są bandą zdegenerowanych hipokrytów, bo stwierdzili, że tam już się nie da nic ratować. Ale czy nie boi się trochę tego? Ja się świetnie bawię. Nie, no to jest mega. Ja uważam, że tak, tobie rosną zasięgi. Tak. Jest z tego spora beka. Ale słuchaj, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że i to oni sami podkreślili, że przez moje materiały mają problem z pozyskaniem sponsorów. I to jest najważniejsze, super, że to jest realny wpływ to na tych może stąd te 30 koło, może oni wyliczyli, że stracili już przed 30 tysięcy. Czy to jest teraz trochę błąd? Nie wiem, wiesz co, nie znam się na tym. Ja jestem po weekendowym kursie unikania pozwów i serio, u szwagra byłem. A on jest prawnikiem. Prawda, nie gadali się ze sobą, ale... Jest hydraulikiem, ale bardzo lubi prawo. Także nie wiem, skąd 30 koła. No, po prostu sobie wymyślili. A czy boi się trochę tego, bo teraz między wami jest nienawiść, nie ma co tam powiedzieć, nie? A od nienawiści ja wiem, czy teraz. Do miłości jest tak blisko. Nie boi się, że pewnego dnia będziesz u nich? I ja? Będziesz... Zapytałem go, że te pierwsze strony tego pozwu. Będę jak cookies, przyjdę rozwalić system od środka, tak? I potem... Nie. To są naprawdę źli ludzie, z którymi ja bardzo nie chcę mieć nic wspólnego, chyba że w sądzie. Czy teraz... Jaki jest twój następny krok? Czy go nie możesz zdradzać jakby, nie? Co teraz zamiast wiesz zrobić? Co, ja teraz... no to w ramach tego, żeby... Inaczej, w związku z tym, że zażądali, żebym usuwał materiał, będę robił ich teraz jeszcze więcej. Nawet zrobiłem u siebie w newsach bez wirusa taki segment, które nazywa się Patrzcie jak w Ordo Iuris i tam pokazuje hipokrytów, straszliwych ludzi. Jest ten segment dzbanów, prawda? W newsach. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego ostatnio zrobiły dzbany. To oni tam też się często pojawiają. I kolejne kroki są takie, że czekam na ich pozew. W sensie teraz oni kalkulują, czy warto iść ze mną do sądu. Przypominam, że nie jestem dziennikarzem. Oni zakładają, że jestem dziennikarzem. I przypominam, że jestem komikiem. I oni mimo wszystko stwierdzili, że walka z komikiem będzie... Poważna walka z niepoważnym człowiekiem. To jest świetny pomysł. Także macie łeb do interesu. A to jest wierz w kulki i żonglerze. Możecie, moi drodzy, tak dzwonić, jeżeli macie ochotę o tym konflikcie porozmawiać. Może ktoś z Ordo Iuris zadzwoni, byłoby super. Ale nie, bo oni nie mogą używać telefonów, bo w Biblii nie jest napisane, ale żeby to nie. Raz do nich... Przez ścianę wbije puszka ze szkółkiem. Raz się do nich dodzwoniłem. raz się do nich dodzwoniłem, jak wyjechali z misją obserwacyjną do Węgier. Zadzwoniłem do ich rzeczniczki, zapytałem, czy już mogą tam zostać na zawsze. I co ona? Rozmączyła się. A myślę, że było takie... Coś takiego. Na czacie pojawił się Daniel Midas, którego oczywiście mam od nas prośbę, żebyśmy go mogli pozdrowić, więc pozdrawiamy Daniela Midasa. Dobra, no. Daniel, ale jesteś nam winny przysługę za to, bo wiesz, że... Stówy, tak jak się mówiliśmy. Że takie pozdrowienia także czekam teraz na ruch z ich strony. Tyle. Ja się bawię świetnie, a oni wyszli z założenia, że dobrym pomysłem będzie... Poza tym, gdzie na świecie w ogóle... Kto wchodzi w wolność słowa? Bo to też podchodzi pod, wiesz, po prostu pod wolność słowa. No tak. Że teraz nagle muszę usuwać materiał, bo nie mogę twierdzić tego, co uważam o nich. Jeżeli uważają, że nie mam racji, no to widzimy się w sądzie, ale nie mogę zastraszać, wiesz, kogoś, kto tworzy w internecie i nie bierze swoich odpowiedzialności za swoje słowa. Biorę odpowiedzialność, tak jak to już ustaliliśmy dzisiaj. Tak. Ja tutaj ewidentnie czuję, że na czasie pojawiło się parę osób, które mogą być z tamtej pięknej organizacji. O, dawaj. Nie wiem, czy jest sens to czytać. Dobra, teraz nie. Pozdrawiamy pana Maro. Czyli ten brodaty, czyli albo Telebogapek. Okay. Na razie tylko tyle wiemy. Czeka na pozew od Ordo Iuris i bez nich nie będzie zabawny. Prawdopodobnie potrzebujesz rekwizyt pozwu, żeby być zabawny? Prawdopodobnie.
A, czyli pewnie będę żonglował tym pozwem albo... No, ciekawe. Czy ja w ogóle bym był za procesem, to tak jak zawsze miałem nadzieję, że Natalia Janoszek wytoczy Krzyśkowi Stanowskiemu proces, a nie tylko skończy się na tym piśmie wzywającym do zaprzestania tej strasznej youtuberskiej działalności, bo uważam, że dla ludzi byłaby to fantastyczna rozrywka. Ale gdybyś robił relację z tego procesu, gdyby Czarka wysłać jako reportera, który stoi tak bardzo poważnie... Ja już to widzę, jesteś tak bardzo poważnie, wreszcie w dobrą koszulę, w krawat, ci pożyczę krawat i będziesz, wiesz, tak zdawał relację, jakby to był jakiś taki sądowy dramat sprzed 20 lat w USA, gdzie ktoś kogoś zamordował i ty będziesz mówił, co się wydarzyło. To i musi być rysownik na sali. I rysownik na sali. Ty mi raz pożyczyłeś krawat i dziadek był dopięty jeszcze. No, był. Co to było za był taki krawat, wiesz. Ciekawostka też jest taka, że... Chętnie możemy to zrobić, żeby nie było. Jestem za. Możemy to zrobić. Absolutnie to robimy, oczywiście, że tak. Będzie transmisja. Ciekawostka jest taka, że kiedy ta informacja poszła o tym, że próbują zestraszyć, że próbują, wiesz, wpływać na wolność słowa i tak dalej, to dosłownie tysiące ludzi zaoferowało się. Słuchaj, to ja się dorzucę na prawnika. Nie ma takiej opcji, żeby cokolwiek... A w ogóle właśnie jak reagowali ludzie? To znaczy na przykład eksplodował ci telefon od DM-ów na Instagramie, które były z tobą, a może zdarzali się ludzie, którzy byli totalnie z nimi i tam cię jeszcze jechali i obrażali. Na tysiące wiadomości, komentarzy i tak dalej, był jeden koleś z Australii, który był na nie. Z Australii? Tak. Ja byłem w Australii, to jest fajny kraj. Kurczę, dlaczego akurat stamtąd? Nie wiem, może... Jakiś skryty fan Ordo Iuris z Australii? Może jakaś tajna komórka uśpiona. Daniel, dzięki przelew jakby to doszedł, bo Daniel tak? Mideson wysłał już pieniądze. No elegancko. Więc dzięki Daniel, jesteś jednak spoko gość. Także tak wygląda ta sytuacja i czekam na rozwój. Jak coś się będzie działo, to mam znać. Bardzo mi się podoba to, że zupełnie nie przestraszyłeś się pozwu, że totalnie zamieniłeś to w energię pozytywną i sobie robisz z tego żarty. To jest coś, czego ci bardzo zazdroszczę. Ale bo to też pokazuje, że tam jest bezduszna organizacja ludzi, którzy są pół robotami, pół cyborgami, którzy myślą tylko paragrafami, a z drugiej strony jestem ja, który sobie robię swoje, biorę odpowiedzialność za swoje słowa, co już dzisiaj ustaliliśmy i tyle. Także jedyne, co mi pozostaje, to się śmiać z tego. Przepraszam, że ci troszeczkę wszedłem w zdanie, ponieważ dostałem na ucho. Nie wiem, czy masz dobry wzrok, ale jest pytanie do ciebie. Jakby to pytanie było... Ciekawi mnie zdanie Karola na temat kubków emaliowanych. Czy uważasz, że są bardziej kubkami, czy bardziej... małymi garnkami. Gdzie mieliśmy naszą gościnię, youtuberkę, która miała kubek emaliowany, bo... A one nie są emaliowane? My mamy Liptony klasyczne, my wychodzimy z założenia, że klasyka nigdy nie wychodzi z mody, więc... To był taki blaszany kubek, który możesz położyć na gazie. Małymi garnkami? Bardzo ważne pytanie, bez niego ten poranek... Odpowiadając na pytanie, to zależy od tego, jak umieszczone jest ucho i czy jest jedno, czy są dwa. Bo jeżeli są dwa, no wtedy możemy mówić o garnuszkach. Jak jest jedno, to wtedy jest ewidentnie kubek. Tak, jest logika. Panie Adrianie, bo tutaj pan Adrian Adiszami napisał, że przestraszyłeś się tego, bo co ciągle o tym mówisz. Wydaje mi się, że Karol nie przestraszył się tego. Jakby się tego przestraszył. Wydaje mi się, że jakby się tutaj siedzieli w studiu, to daleki jest od bycia przestraszonym. Myślę, że jakbym się przestraszył, to dwa tygodnie temu, kiedy dostałem to pismo, to bym umieścił przeprosiny, pousuwał materiał i zapłacił im pieniądze. Ale wiesz, to oni też robią złą... Jest definicja lęku. Oni też robią złą reklamę. To jest żart, tego nie przeczytamy. Są wierzący i są normalni, bo takich znamy i nawet jeden z naszych kolegów, nie będziemy teraz wymieniać nazwiska ani imienia, powiedział nam, że jestem trochę zażenowany, bo jakby no, psują wizerunek tych, którzy wierzą w sposób normalny. Bo trzeba rozdzielić wiarę od kościoła. Wiara jest czymś normalnie i właściwie praktykowane. Jest czymś pięknym i fajnie, że ludzie znajdują to w sobie, ale z drugiej strony jest kościół, który, wiesz, wchodzi z butami i mówi, no to teraz żyjcie według naszych zasad, bo my uważamy, że one są najlepsze. No, to jest ta różnica. Tak. Ale dobrze, myślę, że możemy zakończyć ten temat, bo już w sumie nie warto jest o tym mówić. Pożartujmy sobie z czegoś. Trochę pożartujmy, a może mamy, bo też pytanie na czasie się przewijało, czy ty planujesz premierę już swojego nowego programu, czyli programu Afryka, z którym jeździłeś, przypomnij mi, 67 lat? A premiery na YouTubie? Tak. Z Afryką jeździłem 88 lat. Tak, to trochę potrwało. Będzie na YouTubie, ale będzie... nie wiem, kiedy będzie. W październiku, ktoś nie wiedział. Karol, mimo że cały czas mówiliśmy o tym, że robi na YouTubie newsy bez wirusa, że jeździ teraz, że jeździ po rajtach Ordo Iuris, to również jest stand-uperem i niedługo będzie premiera, tylko że jeszcze nie wiesz po prostu. Jeszcze nie wiem, w październiku jakoś. Tak. I ma nowy program. Ma program, w którym jeździ o nazwie Afryka, który będzie wrzucony na YouTube'a. Gorąco zachęcamy. Ja miałem okazję i ciebie supportować, i prowadzić wieczór, kiedy grałeś ten program. Chyba nawet na nagrywce byłem, prawda? Tak. Ale tak, akurat tak. Wycięli ten fragment, gdzie byłeś. Znaczy, no, stąd to... jest prowadzący. Gapek chciałeś mi teraz tak byś podłożyłeś się to już teraz sam, no. Więc mogę z ręką na sercu powiedzieć, że ten program jest... To jest dobry program. To jest kawał dobrego programu, panie Karol. No tak, no. Będzie dobrze, będzie dobrze. Myślę, będzie że będzie dobrze. Kurczę, zostały dwie minutki. Trochę się boję. To pogadajmy o Gapku. Gapek! Co tam? O, zagrajmy w grę. Co takiego dobrego? Zagoiło ci się kolano?
Nie, ponieważ nie było niezagojone. No i wreszcie. Dobrze, a co dobrego, fajnego, jedna fajna rzecz, która ci się ostatnio przytrafiła, taka, którą chcesz się podzielić z ludźmi i to wprowadzi ich w dobry nastrój. Moi drodzy, byłem w Krakowie, byłem na Kazimierzu, piękne miejsce, nie byłem tam 3 lata, tęskniłem, jestem niezwykle zadowolony, że odwiedziłem. Nie wiem, jakby się przygotował, no nie? Prawdopodobnie widzi tam kogoś jeszcze. Ała, ała. Co się stało? Chcesz o tym opowiedzieć? Nie, wywróciłem się na kolejną. A, to nie opowiadaj. Nie. Kazimierz, przepiękna miejscówka, bardzo. No bardzo. Przepiękna, jedna z najładniejszych w Polsce. Kazimierz Dolny? Nie, Kazimierz w Krakowie. Wiedziałem, że pomylisz Kazimierza. Kazimierz w Krakowie, dzielnica żydowska. Kiedyś byłem zakochany w rynku krakowskim, ale jak poszedłem raz na Kazimierz... Dokładnie miałem to samo, że wydawało mi się, że rynek to jest to. Tak, i nagle wchodzisz i się otwiera. I rozumiesz, że to jest miłość. To jest prawdziwa miłość. The first slide, jak śpiewała Kylie Minogue. To jest prawdziwa. Tak. Wchodzisz tam, widzisz to, czujesz to wszystko i nagle przepadasz. Musisz tam wrócić. Moi drodzy, a ja jeszcze zapowiem dzień, bo dzisiaj jest naprawdę, zobaczcie, jaki obfity. Adaś Sławiński się cieszy, ale ciężko, żeby było inaczej, bo ten, powiedziałbym, poranek, ten dzień jest napchany programami jak dobra kasza z kwarkami. Zapowiedź meczu Legia i teraz wiele osób powie Midtjylland, a ja mam kolegę, który mieszka w Danii i mówi, że powinno się mieć Midtjylland. Gawek, to było przecież śmieszne porównanie. Wiem. To było prześmieszne. Zdarza mi się. Ile kosztuje medal? Reportaż o naszej dzisiejszej rozmówczyni Natalii Kaczmarek. Hate Park. Ogłoszenie kadry na Wyspy Owczej Albanii. Ja się teraz reklamuję, że razem z Wojtkiem Kowalczykiem będziemy dla was te spotkania komentować w tym tutaj studiu, jak Bóg da. Także bądźcie z nami, bo będzie dużo beki. Hate Park. Mm-hmm. Losowanie fazy... Jezu, dzisiaj ile hate parków. 4 hate parki jednego dnia. To jest, kurde, lepiej niż Head & Shoulders. Losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów. Niestety bez Rakowa Częstochowa 17:45. 20. Hate Park przed Legia Midtjylland i 23. Hate Park po Legia Midtjylland. Ja cię pierdzielę, dużo tego. Czy ty byłbyś w stanie kiedyś tak przeczytać to wszystko? Nigdy. W życiu. Nigdy. Gabek jest dobry w czytanie. Gabek, czy jak ci się podobał ten poranek? Miło ci się prowadziło? Umiarkowanie. Umiarkowanie. Dlaczego? Tak. Nie żartuję, było bardzo miło. Bardzo Karol, miło. Czy kiedyś jeszcze wpadniesz, jak ciebie zaprosimy, czy to był ostatni raz, definitywnie się kłócimy za drzwiami? Tak, wpadnę. Jak będzie coś ciekawego się działo, to oczywiście kolejny bardzo pozew? Chętnie. I jak Gabek będzie miał krawat, to jest mój wyznacznik. O, ja bardzo chętnie, jak tylko trochę schudnę, założę. Byśmy powiedzieli... A to serio jest korelacja między krawatem a wagą? Tak, wagą. Bo te koszule, które mi pasują do krawatów, to są takie koszule na 87 moje, a mam 90. I co to znaczy? Mówisz w języku. I po prostu ja mam takie obcisłe zawsze koszule, jak jestem trochę za gruby, to wiesz. Ja mam też budowę kasztanowego ludzika, chude ręce, chude nogi i wszystko idzie w brzuch i cycki, no niestety. Tak. No tak jest, no co mam powiedzieć. To było bardzo duże informacji na raz. Ale przetrawiliście i to jest spoko. Gabcio, chciałbym cię dziś wieczorem zaprosić na kolację. Marek, Marku? Powinien skoczyć tego Gabcia, bym chciał dziś nie wieczorem. Nie jestem tani, ale tak. Giera, tak. Ramówka obfita jak uszy Gabka. Ej, zostawmy uszy Gabka. On już nie są takie Gabek, pamiętajcie, że słyszę nasze myśli. To ja chyba... myślałem, że sobie nie przyklepać uszu, ale to bym stracił swój znak charakterystyczny. Nie. Masz jak hamulec od karuzeli i to się wyróżnia. A może go sobie zrobiłem? A może taki? Może powiększył. Dobrze, słuchajcie, dostajemy na uwagę, musimy kończyć. Bardzo dziękuję wam. Dziękuję tobie, Gabson, dziękuję tobie, Karols, że mogłem z wami być. Piękna to była przygoda. To była przygoda życia. Pozdrawiamy Ordo Iuris. Pozdrawiamy Ordo Iuris oczywiście. Że... Pozdrawiamy każdą osobę na czacie. No i co? Fajnie. Do widzenia, do jutra. Do widzenia, pa. Trzymajcie się, papa, dobranoc. Dobrego.